Witamy Was serdecznie. Pierwszy w tym roku International Level. Omówimy sobie wszystkie mecze naszych rodaków, które odbyły się w 2023 roku. Przepraszamy Was za drobne spóźnienie, ale ja dzisiaj zastępuję Samuela, więc no, tradycji musiało stać się zadość. Dzisiaj mamy świetne grono. W takim gronie ustaliliśmy się jeszcze, nie widzieliśmy, więc Marcin Gazda, Eleven Sports. Dobry wieczór. My się wspólnie. Guziak, Eleven Sports i mój redakcyjny kolega. Witam serdecznie. Radosław. Dobry wieczór. Witam Cię równie serdecznie. Uznany przodownikiem pracy przeze mnie w tym tygodniu w naszym studiu. Skoro tak twierdzisz, nie mam serca się kłócić. Tak jest, jest najczęściej. Słuchajcie, dzisiaj pomówimy o tym, co się działo. Działo się bardzo dużo, bo no nasi Polacy, no głośno jest. Głośno jest Mateusz Klich, piękne pożegnanie. Arek Milik z golem, więc nasi rodacy ciągną Juventus do góry. I od Ligi Włoskiej sobie rozpoczniemy. A na koniec mamy challenge. Jeśli będzie 200, albo damy 300 lajków pod tym programem, to na koniec porozmawiam sobie, czy Granerud, czy Dawid Kubacki wygra Złotego Orła za turniej czterech skoczni, bo jak nie, to pogadamy o zwolnieniu Czesława Michniewicza, więc wybierzcie to. O premiach. Tak jest. I słowo premia musi tu paść. Więc panowie, zaczniemy od, tak jak mówiłem, od Ligi Włoskiej. 10 spotkań wczoraj i tylko naliczyłem, że w trzech nie zagrał żaden Polak. A mógł, bo Sebastian Walukiewicz nie pojawił się na boisku w meczu Udinese Empoli. Jakby się pojawił, to w ogóle byłoby fajnie. Zaczniemy od początku, więc od meczu Krzysztofa Piątka, bo po 52 dniach wróciła Serie A. AC Milan no początkowo dość gładko, ale potem Krzysztof Piątek nic niestety nie zrobił. Salerno trochę się odbiło, ale nic z tego nie wyszło. Krzysztof Piątek bez gola. Jak ty byś, Dominik, oceniał ten występ? Jak wyglądał Krzysztof Piątek? Czy coś się mówiło w mediach o takim starciu, no, pistolero ze swoim byłym klubem? No tak sprawdzałem jeszcze wstecz, przejrzałem La Gazette choćby nic. I nic nie było. Były takie media klubowe co najwyżej podawały informacje, że no tutaj... Skupię się na turnieju czterech skoczni. Na turnieju czterech skoczni, dokładnie. Dlatego... Tak, Federico Czekon, jak sobie radzi i tak dalej. Quattro trampolini, tak? Quattro trampolini, no, tak. Na końcu spokojnie. Torneo, torneo delle quattro trampolini, tak. Ale rzeczywiście o Piątku... Piątek, pistolero. Bo to w ogóle był pierwszy mecz Piątka przeciwko Milanowi, od kiedy odszedł z Milanu, bo jeszcze nie grał w Fiorentinie, kiedy był wiosną zeszłego sezonu w meczu z Milanem na San Siro. Nie zagrał, nie podniósł się z ławki, więc teoretycznie był to temat do podniesienia, ale zagrał od początku w tym spotkaniu i tak ogółem oceniając ten występ, no to łatwy mecz dla niego to nie był, bo Salernitana rzeczywiście z przodu i w ogóle w tym spotkaniu, może tak gdzieś mniej więcej do ostatnich minut meczu, wyglądała słabo. Piątek miał zadanie trudne, bo przez praktycznie 90% czasu grał bardziej przodem do własnej bramki, a nie do bramki rywala. Słabe spotkanie też obok niego grał Boulaydia, a wiemy, że to jest zawodnik, który no, tą swoją ruchliwością, warunkami fizycznymi też często robi dużo miejsca. Współpraca między nimi nie wyglądała dobrze, ale też choćby Junior Sambia, który występował w tym spotkaniu, miał jedną dobrą sytuację w drugiej połowie po podaniu Krzysztofa Piątka, więc nawet poza jakby takim globalną oceną tego spotkania, to mógł mieć nawet asystę Krzysztof Piątek, ale pierwsza połowa w wykonaniu Salernitany to zero strzałów na bramkę. Nie, to jedne bramki był mecz. Tak naprawdę wydawało się, że... W bramce chyba na 1-2 dopiero oni tak przycisnęli. No tak, ale wtedy uwierzyli, że może punkcik da się urwać i wtedy tak bardziej szerszą ławą ruszyli do przodu. Akurat te mecze oglądałem. Trochę mam do ciebie pytanie, bo nie rozumiem, dlaczego w środę o 12.30 dwa mecze, później o 14.30 dwa mecze, taka nieludzka pora, nie dla kibiców. Jeden dzień chyba wszystko. Nie było żadnego święta państwowego we Włoszech? Nie, zwykły dzień, dziwna decyzja. No. Znaczy,
to są Włochy, więc tu wiele rzeczy po prostu trzeba przyjąć i nie da się. Ładnie zrozumieć. Symbolicznie, że są wszystkie mecze, wznawiają rozgrywki w jeden dzień, ale kurczę, no nie trzeba tego chyba tak rozkładać, bo niedługo będą zaczynać o 9. No, no tak, bo oni zaczynali 12:30, 14:30, 16:00. Dwa mecze, takie po dwa rzuty, mecze, tak, takie rzuty, żeby zmieścić to wszystko i dochodziło do sytuacji, bo wiecie, tam akurat doliczają prawie jak na mundialu, po 8 minut, po 10, że mecze na siebie wręcz nachodziły. Mieliśmy taką sytuację w Eleven. Zaczął praktycznie mecz Atalanta Specja. Tak, że jak pierwszy gwizdek i jedziemy. Wjechał i jedziemy. Tak, tak, tak. No to dziwna sytuacja, ale akurat Włosi z takimi eksperymentami, znaczy już były takie eksperymenty dziwne, jak choćby granie w Boxing Day parę lat temu. Jedyna taka sytuacja, gdzie od razu od tego odeszli, bo po prostu nikogo te mecze nie interesowały. Na stadionach mniej ludzi i także przed telewizorami. Ale na szczęście zaraz wszystko wraca do normy. Co do jeszcze piątka, co do Salernitany, bo mówiliśmy o tym, że Salernitana rzeczywiście dopiero w końcówce spotkania ruszyła ławą do odrabiania strat, ale sam występ piątka przeciętny po prostu. To znaczy, no wiadomo, on jest też mocno uzależniony od tego, jak gra druga linia, a grała słabo. Vilena choćby też miał jedną taką sytuację stworzoną po podaniu piątka, ale uderzał zza pola karnego i ten strzał w ogóle do bramki nie doleciał, więc no nie bardzo dało się więcej chyba z tego spotkania przypadku piątka wycisnąć. Mamy pierwszą grafikę, jaką dzisiaj przygotowaliśmy dla was właśnie. No, Liga Włoska no, najmocniej reprezentowana z tego, o czym tu dzisiaj będziemy mówili, więc Dominik, łyk wody i lecimy zaraz dalej. Piątek, 90 minut, żółta kartka w meczu Salernitana-Milan. Bartosz Beresiński, 90 minut, wreszcie zwycięska Sampdoria. To jest zaskakujący wynik, bo nawet bukmacherzy, widziałem, byli mocno zaskoczeni tym faktem. Sassuolo przegrywał u siebie. Kiwior z żółtą kartką w pełnym wymiarze czasowym. Dawidowicz także. Łukasz Skorupski zagrał ze swoim byłym klubem, ale wpuścił jednego gola. Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik, bardzo dobre występy, ale my zatrzymamy się przy tym drugim. Ale to są, rozumiem, tylko ci, co grali po 90 minut. Nie, jest druga plansza, Radziu. Okay, podzieliliśmy to na dwie części, spokojnie, bez nerwów. A co do piątka też warto zwrócić uwagę na to, że tam za jego plecami gra Tony Vilena, czyli zawodnik, który miał problemy z tym, żeby łapać się do pierwszego składu przeciętnego Espaniolu. Tak więc... Tak, to też dużo... Coś tam nam mówi, niemniej pewnie tutaj szuka większej liczby minut, żeby odkuć się po hiszpańskim etapie. Jest tylko, przypominam, z tego Espanolu wypożyczone. Chociaż... Jak tylko jeszcze te wątki hiszpańskojęzyczne odnośnie Salernitany, grande memo Ochoa. A, no właśnie, no właśnie, zapomnieliśmy debiut o nim. I kapitalny mecz. Gdyby nie Ochoa, to tam by było 0-3, 0-4 do przerwy wręcz nawet. A w tej drugiej bramce myślisz, dobrze postąpił z tym wyjściem? Bo tak się właśnie zastanawiałem, że mógł się wstrzymać, ale... Pewnie, on ma taki styl, że jednak wychodzi odważnie, od razu skraca pole, skraca kąt. No jednak faktycznie można się zastanowić nad tą interwencją, ale pozostałe jego parady w tym spotkaniu no, były takie mundialowe, rzeczywiście. W ogóle super decyzja Salernitany o postawieniu na Ochoę, bo na przykład Milan ma teraz problemy z bramkarzami w ogóle, bo Menią jest ciągle kontuzjowany i wczoraj oglądając to spotkanie można było się zastanowić, czemu Ochoa właśnie nie został wyciągnięty choćby przez Milan, bo to chodzi o pozycję bramkarza numer dwa, kiedy Menią wróci, a Ochoa w Europie przecież ma karierę taką bardzo dziwną choćby, no parę... Skromną, taką no nie na bramkarzach, na pięciu mundialach, no nie wiem, ratowanie Ajaxio przez 3 lata przed spadkiem, czy występy w Belgii, no to powiedziałbym tak trochę, no nie pasują do tego, jaki mogę. Skromnie trzeba przyznać. Natomiast pamiętam, jak przygotowywałem się do mundialu, aby powiedzieć tutaj właśnie w studiu meczyków parę słów o reprezentacji Meksyku i wówczas natknąłem się na takie opinie, że Memo Ochoa wcale jakoś rewelacyjnie w lidze meksykańskiej nie wyglądał, ale na nieszczęście dla nas podczas mundialu przyszło jakieś przebudzenie i znów spiął się na wyżyny swoich umiejętności. Tak więc ta ostatnia historia Memo Ochoa wcale nie była taka kolorowa, jak mogłoby się wydawać i to, że poszedł do Salernitany, to jeszcze taka dobra próba, żeby przypomnieć się w Europie i żeby jeszcze trochę tutaj na naszym starym kontynencie, najlepszym piłkarsko na świecie, pograć. Panowie, to lecimy dalej, bo tutaj pytacie na czacie Karol Minetti, że jedna minuta, ciekawe. Zalewski, Milik, co tu jeszcze? Ten nowy piłkarz z Romy, to też tutaj pomówimy, ale Bartosz Beresiński, bo to mnie ciekawi, czy to był jego ostatni mecz w barwach Napoli, myślicie? Bo zastanawiamy to, że on nie wystąpił z opaską kapitana. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to jest jakaś historia? Dominik, tu też do ciebie pytanie. Zaraz do was, panowie, jak myślicie właśnie o Beresie, czy to był jego ostatni występ? No, wszystko na to wskazuje. Opaska u Audero, który ma też duży staż, już
piąty rok mu leci występów w Sampdorii, więc wszystko wskazuje na to, że ten występ był ostatnim Beresia i zobaczymy go w następnym meczu Sampdorii. Prawdopodobnie tyle, że Sampdoria zagra z Napoli, więc możliwe, że zagra po prostu w barwach Napoli. Wszystko na to wskazuje. Widziałem informacje z klubowych mediów, także chyba Il Mattino podawało te informacje, że tam wszystko jest dopinane i taki deadline sobie stawiają właśnie do niedzieli. Może być jeszcze tak, że też i w tym meczu niedzielnym. No jeżeli nie zostanie zgłoszony, to się jeszcze nie pojawi, ale ma być już piłkarzem Napoli. Wydawało się, że w ogóle szybciej ten deal zostanie dopięty, bo to już się mówi o tym od chyba drugi tydzień co najmniej tak głośno, że on zostanie piłkarzem Napoli. A skoro jeszcze był w Sampdorii dostępny, no to... Ale prawy środkowy obrońca na tej pozycji wystąpił. No, także no tam tak. Częściej grał, ale też Sampa się przełamała, więc... Tak, no to jakby też inna sprawa, że zostawia Sampdorię Bereszyński ze stratą 5 punktów ostatecznie do bezpiecznego miejsca, co nie wygląda źle, patrząc na to, co dzieje się w samym klubie. Bo... Tak, grzebaliśmy to, ja tak wczoraj spojrzałem na wynik, bo akurat tego meczu nie oglądałem. Mówię, no jest tchnienie trupa, jak czasami tutaj mówiliśmy. Tak, to jakby z tym Sassuolo, wiadomo, no takie mocne 5 minut, kiedy strzeli dwa gole, ale potem Sassuolo praktycznie też nie tworzyło sobie sytuacji. Wygląda na to, że to mógł być najlepszy, to był pewnie najlepszy mecz Sampdorii w ogóle w tym sezonie, bo na ich grę jesienią nie dało się patrzeć. Z ręką na sercu wiem, że jest Cremonese, ale Cremonese miało nawet wczoraj dobre momenty. Jest słaby Ellas, ale to, co grała Sampdoria, to był no, kryminał momentami. To była środek tabeli Serie B, naprawdę. Nawet w Coppa Italia, kiedy grali z Ascoli, to awansowali po karnych Ascoli, które no jest zespołem środka tabeli, powiedzmy Serie B, i tam nie było widać absolutnie żadnej różnicy. No i to, co dzieje się w klubie wewnątrz, bo to też jest kolejny problem. Miało dojść do dokapitalizowania Sampdorii, 35-30 milionów euro. Ostatecznie miało to dojść do tego do końca roku, nie doszło. Massimo Ferrero tam cały czas miesza jeszcze w tym kotle i chyba woli jednak wziąć pożyczkę z banku, 35 milionów euro, żeby tych pieniędzy trochę dosypać do Sampdorii, żeby dociągnąć ten sezon, ale no jeżeli Sampdoria się nie utrzyma w Serie A, a dalej jest bardzo duża szansa, to ja nie wiem, jak oni przetrwają kolejny rok w Serie B, bo tutaj... Pieniądze zabierze się, jakieś przyjdą. No, coś tam pewnie z transferów będzie, ale też trzeba będzie jakoś ten zespół wzmocnić, bo wydostać się z Serie B jest bardzo trudno. Bogata Parma, mająca amerykańskiego właściciela, zmaga się w Serie B już drugi sezon. Ale tam... Polaka nie będzie, a wy panowie właśnie jak myślicie o Beresiu, czy ta zmiana, bo tak się zastanawiałem, on przejdzie do klubu, w którym raczej będzie grał mniej. Wiadomo, świetny mundial, ale czy myślicie, że to jakoś może zaszkodzić jego przygodzie reprezentacyjnej, karierze reprezentacyjnej pod kątem nowego trenera, jeśli on nie będzie grał na przykład, że nie będzie patrzenia na to, co było na mundialu? Przekonamy się. Wczoraj tutaj nasi moi eksperci w programie poświęconym właśnie temu, jak może wyglądać reprezentacja Polski w 2023 roku, jak jeden mąż byli przekonani, że tym dobrym występem na mundialu Bartosz Bereszyński jakby zaklepał sobie pewne miejsce na lewej stronie reprezentacji, przynajmniej na to pierwsze marcowe okienko reprezentacyjne, przynajmniej na mecze z Czechami i Albanią, bo po prostu nie ma co kombinować, bo jest grany z kolegami, bo dobrze wyglądał w czwórce na lewej stronie, więc to nie jest dobry moment, żeby teraz szukać innych rozwiązań, ale pewnie w dłuższej perspektywie zobaczymy, jak on reaguje na brak gry, bo dawno nie widzieliśmy Bartosza Bereszyńskiego nie grającego regularnie w klubie. Czy to będzie ten przypadek zawodnika? Oczywiście, jeżeli nie będzie grał regularnie w Napoli, czy to będzie ten przypadek zawodnika, na którego to bardzo źle działa, kiedy on nie łapie, na większość to źle działa, ale wiadomo, że niektórzy to odczuwają szczególnie mocno. Przychodzi mi do głowy Szymon Żurkowski, który po prostu meczem z Chile w zasadzie przekreślił swoje szanse na występ na mundialu, gdzie nie zagrał ani minuty, a wcześniej był niemalże pewniakiem u Czesława Michniewicza. Ale w dalszej perspektywie, no będziemy się zastanawiali, jak to wygląda. Wraca znowu ta dyskusja o konkurencji na lewej obronie, no bo Arkadiusz Reca wczoraj wyszedł w pierwszym składzie, Tymoteusz Puchacz zmienił klub po to, żeby grać. To są tylko dwa pierwsze nazwiska, które przychodzą mi do głowy. A pamiętamy, że Tymoteusz Puchacz nie rozgrywał zbyt wielu minut, a mimo wszystko grał w reprezentacji Polski. To jest taka analogia do tego, co jest w przypadku Bereszyńskiego. Pozmieniał wszystko i też tak myślę, przyjdzie nowy selekcjoner, powie, że gramy trójką, Bereś, no na wahadło, nie? Jest Reca. Właśnie, teraz nie będzie grał. Takie, wiecie, zobaczymy, przyjdzie nowy
nowy selekcjoner, jaką będzie miał wizję, jakie będzie preferował ustawienie taktyczne i wtedy się będziemy mogli zastanawiać. I też zobaczymy, jaka będzie sytuacja Beresia w klubie. A może, nie wiem, w takim sztosie wyjdzie na treningi, że posadzi Di Lorenzo po paru meczach. Niczego w futbolu nie można wykluczać. No dopiero co byliśmy wszyscy przekonani, że absolutnym pewniakiem do gry w Aston Villa jest Matty Cash, do tego zaraz przejdziemy, a on teraz zaczyna mecze na ławce, choć wczoraj akurat wyszedł w pierwszym składzie, zagrał 90 minut, ale wcale nie było to bardzo przekonujący występ w jego wykonaniu, więc futbol uczy pokory, panowie. O, piękne zdanie, Radku, zgadzam się z tobą w zupełności, ale ja bym chciał jeszcze, już pędząc dalej, bo mamy dzisiaj kilka tematów do omówienia przez kilka kontynentów, no i kontynentów nie, ale przez kilka krajów sobie poskaczemy. Właśnie o Krychowiaku, to kontynenty też. No, ale właśnie dzisiaj grzana informacja, że nie zagra z Ronaldo, także już... Wszystko upadło. Dlaczego? Ronaldo nie zagra w tym dwóch meczach najbliższych, bo jest zawieszony ze względu na kartki, czy tam jakąś sytuację w meczu z Evertonem. Także to przeszło na te arabskie tematy, bo tam już wszystkie bilety posprzedawali na ten mecz Al Nasser następny, a tu niestety przeszła kara z Premier League, ale o tym na pewno poczytacie na portalu Meczyki, bo tam dzisiaj te informacje widziałem. Panowie, mecz polski taki, można powiedzieć, bo Dawidowicz Linetti, sobie pomyślałem pod kątem spotkania Hellasu z Torino. Torino właśnie z Hellasem, ale zastanawia mnie jedna rzecz, no bo Karolinetti strzela ważną bramkę w meczu z Romą, gdzie grał, no wiadomo, to było 52 dni temu, tutaj wchodzi tylko na minutę, więc może słówko o Karolu Linettym, on jest chyba takim 13, 14 do gry Dominik w tym sezonie, więc to nie powinno dziwić, że on wchodzi tylko na minutę w meczu, w którym no, Torino prowadziło, tak? Generalnie sytuacja tam wygląda tak, że bardziej pewni do gry w wyjściowym składzie w środku pola są dla Iwana Juricia Samuel Ricci i Sasza Lukić. Tyle, że oni podczas tego sezonu też mieli momenty, gdzie wypadali. Jeden z nich przynajmniej był nie do gry, więc wtedy rzeczywiście mieliśmy Karola Linettego, bo Lukić zaczął w ogóle od zamieszania jeszcze latem, miał być kapitanem, mianowano go kapitanem, a potem powiedział, że odchodzi z klubu, więc jakby miał w ogóle zostać odstawiony na boczny tor. Ostatecznie został w klubie i musiał odbudowywać zaufanie do siebie. Linetti jakby no, grał wtedy w wyjściowym składzie, kiedy był też Ricci razem z Lukiciem, no to oni grali, a Linettego nie było albo po prostu wchodził z ławki. Trochę tych meczów w wyjściowym składzie Linetti pozbierał w tym sezonie, ale wydaje mi się, że jeżeli ta sytuacja kadrowa, jaką mamy teraz w Torino się utrzyma, to Linetti może wrócić do sytuacji zeszłego sezonu. Może nie z drugiej części rozgrywek, bo tam nie grał praktycznie wcale. Dla Juricia nie był praktycznie żadną opcją. Mówiło się o odejściu, mówiło się o Sampdorii, choćby wypożyczeniu zimą on został, co nie było dobrą decyzją, patrząc na zeszły sezon, bo no nie chcę teraz pomylić, ile minut zebrał, ale to... Chciał zmienić klub. Tak, on chciał. To też... Próbowałem z nim się umówić na rozmowę i dostałem taki feedback, że jak właśnie zmieni klub, to pogada. No to nie zmienił klubu, to nie pogada. Kiedyś może zmieni, ale wydaje mi się, że... się do Beresia. Póki czas. Tak. On zaraz zmieni. Reprezentanta, który chciał zmienić klub, ale no nie do końca chciał też rozmawiać, ale zostawmy to. No. To generalnie sytuacja Linettego może wrócić do stanu z jesieni zeszłego sezonu, o tak, gdzie on był tym piłkarzem jednak też grającym, mającym trochę tych minut, ale no nie graczem żelaznego wyjściowego składu, wchodzącym jako właśnie ten 12, 13, 14. Właśnie. Odnotujmy, że on wcale nie zagrał minuty, bo tam było sporo doliczonego czasu. Tak, on jeszcze w 95 minucie zrobił żółtą kartkę na Dawidowiczu, znaczy Dawidowicz jego faulował, trochę wiatru tam zrobił z lewej strony. Tak. Dwie dobre akcje, w jednej sytuacji powinien strzelać, a szukał jeszcze podaniem kolegi i naprawdę mogło tam jeszcze być groźnie dla Torino, więc takie dobre, krótkie, ale dobre wejście Karola Linettego. I później jeszcze faulował go na kartkę Dawidowicz. Właśnie tak zastanawiam się, blisko pola karnego. Jak to interpretować, jak wchodzi ktoś na minutę i no teoretycznie w statystykach to jest pisana potem minuta, że zagrał, no ale tutaj faktycznie doliczony czas gry. Ale panowie, o Dawidowicza was chciałem zapytać, bo dla mnie to jest taki jeden z zawodników, który nie pojechał na mundial kosztem gdzieś pomysłu trenera Michniewicza, bo wolał Artura Jędrzejczyka, ale czy wy myślicie, że on takimi regularnymi 90-90-90 po prostu, no aż wręcz nie da argumentów następnemu selekcjonerowi, żeby go nie powoływać i będzie mocniej pukał do reprezentacji, bo jednak on jest podstawowym zawodnikiem Hellasu. Było tak po tej kontuzji. Pamiętam mecz też z Juventusem, w którym chyba dostał czerwoną kartkę akurat, jeśli dobrze kojarzę. On też z Romą miał. Z Romą, tak. Ale no gra regularnie i zastanawiam się, czy to nie jest taki będzie sygnał
że tutaj no, trzeba gościa już automatycznie powołać po tym, że... Szczególnie przy formie obecnie naszych obrońców. Tego przy fakcie, że oni też, czy Bednarek ma problemy. Forma Kiwiora, która też jest chwiejna jednak, do niego jeszcze sobie pewnie przejdziemy, ale Dawidowicz grający regularnie, nie mający problemów ze zdrowiem, bo to jednak był problem w 2022 roku, bo przed mundialem brakowało mu minut. On też sobie tą kartką w meczu z Romą nie pomógł, bo wtedy był taki moment, że wrócił i wydawało się, że parę tych meczów przed ogłoszeniem kadry jeszcze zagra, ostatecznie wypadł, więc nie było argumentu, powiedzmy, takiego minutowo-sportowego, ale sam sportowy argument, aspekt tego, jak on występuje, jak sobie radzi, szczególnie z najmocniejszymi rywalami i też jak zagrał w tym spotkaniu z Torino i jak gra z rywalami typu właśnie Juve, Roma czy no Inter, Milan, to zawsze za takie występy jest chwalony. W sensie... No, najlepszym jego mecz w kadrze to mecz z Anglią. Chyba jemu trochę pasuje, kiedy obrona jest głębiej ustawiona, bo to nie jest najszybszy zawodnik. I czasami z tymi słabszymi rywalami zdarza się, że obrona Hellasu podejdzie wyżej, on zostanie wyciągnięty i później nie to bardzo zdąży, kiedy ta piłka powędruje z powrotem na połowę Werony. Nie zdąży czasami wrócić. Czasami ratuje się przez to właśnie faulami taktycznymi. No ma taki specyficzny swój styl też biegania. Nie jest to najpiękniejszy zawodnik do oglądania, ale kiedy obrona jest nisko na takich najmocniejszych rywali, to on po prostu jest skuteczny. Taki dobry, solidny, twardy obrońca, umiejętnie się też poruszający. To mi pasuje do charakterystyki Kamila Glika. Kamil Glik też dobrze prezentuje się w momencie, gdy obrona gra nisko, blisko własnej bramki i wypełnia dobrze swoje podstawowe czynności, przy czym moim zdaniem Dawidowicz akurat jest nieco bardziej nowoczesnym obrońcą, czyli obrońcą, który jest w stanie też coś z piłką w sznodze zrobić. Tak, dlatego to... Dawidowicz gra zazwyczaj bliżej, w tym trzyosobowym bloku obronnym gra na prawej stronie, a Kamil Glik to jednak chyba taki typowy kiedyś libero. Tak go właśnie w meczu z Anglią i takie mam wrażenie, że jednak Dawidowicz się lepiej czuje też w trójce obrońców, kiedy tam jest większe gdzieś zagęszczenie, kiedy on ma taki mniejszy... Ten mecz z Anglią na Narodowym, tak? Tak, no to gdy zagrał bardzo dobrze, jak dobrze pamiętam. No a sekuracja tamtej prawej strony, no wyszło mu fantastycznie, właściwie miałem wrażenie, że był bezbłędny, no ale wiemy, potem urazy, te historie, też za dużo u trenera Michniewicza nie grał, bo to też mogło mieć wpływ na tą sytuację. Ale lecimy dalej, bo też był mecz Atalanty ze Specją, Specji z Atalantą, właściwie prowadziła Specja. Dwa występy Polaków w pierwszym składzie, bo Kiwior i Reca, więc to naprawdę dobra informacja, że Reca wraca, a Kiwior kolejne 90, można powiedzieć, żółta kartka akurat w tym spotkaniu, ale właśnie Dominik, jak ty patrzysz na te bramki stracone, czy tutaj akurat nie oglądałem tego spotkania dokładnie, czy tutaj Kiwior, Reca byli gdzieś zamieszani, bo Drągowski wiemy, że no, ta bolesna kontuzja i na razie go nie ma. Tak, no to czy, jeśli chodzi o Kiwiora, to był zamieszany w oba gole, niestety. No właśnie. Tutaj dobrze... W zasadzie coś się przewija. Niestety był to jego bardzo słaby występ. To znaczy, dopóki był Zapata na boisku, to radził sobie z nim dobrze. Natomiast kiedy Zapata zszedł, wszedł Højlund na plac gry i nie jest to jakiś świetny dribbler, bo na pewno lepszy w tym elemencie gry jest Luis Muriel, lepszy jest Ademola Lukman. Højlund też w wielu meczach tego sezonu zawodził jesienią. No był takim, powiedzmy, czasami ciałem obcym wręcz w Atalancie, a z Kiwiorem radził sobie naprawdę dobrze i to jest niestety niezbyt dobra ocena za to właśnie dla Kiwiora w tym spotkaniu, bo no bo tak, bramka ta na 2-2 to była taka sytuacja, gdzie Kup Meiners zagrał piłkę do Paszalicia, ale ta piłka tuż obok Kiwiora przeleciała, więc tam w polu karnym zabrakło akurat reakcji. Natomiast przy bramce na 1-2 no to faktycznie został ograny przez Højlunda właśnie takim bardzo prostym zwodem, wręcz no może nie na zamach, ale zejście takie bliżej linii końcowej i potem już no, Kiwior nie miał praktycznie szybkości w tej interwencji, został bardzo łatwo wyminięty. Jakby to też inna sprawa, że akurat mówiło się o tym, że na tym meczu, znaczy nie mówiło się, no byli oni tam skauci choćby Juventusu, że znowu pojawiły się plotki o Borussii Dortmund, o Lipsku. Nie wiem, czy może tego wszystkiego nie było też ostatnio za dużo. Też ta forma na Mistrzostwach Świata w niektórych momentach popełniał błędy, nie podejmował dobrych decyzji. On potrzebuje na razie chyba po prostu spokoju w Specji, czyli po prostu niech... Pograć jeszcze pół roku, podpisać ewentualnie umowę, tak, że informował. To dużo tego po prostu ostatnio było, tego zamieszania, bo to nie jest tak, że ten występ jego wczorajszy jakby determinuje to, jak on gra w tym sezonie, bo gra solidnie przynajmniej. Nie mówię, że to jest jakaś absolutna rewelacja, bo myślę też, że to zainteresowanie ze strony takich klubów właśnie wynika z tego, że jest to zawodnik o ogromnym marginesie rozwoju, że oni widzą w nim gracza, który w ciągu
ciągu dwóch, trzech lat niesamowicie się na pewno rozwinie, bo Specja dla niego jest super szkołą. I nie mówię nawet tylko o tym, że przez to, że grał na dwóch pozycjach, jest bardziej uniwersalny, to się niesamowicie ceni, ale też jako środkowy obrońca po prostu robi duży postęp, bo z pojedynkami on miewa problemy, to też nie jest zaskoczenie. To jest gra jako środkowy, ten centralny obrońca. Tak. W reprezentacji tak nie gra. Więc no jakby on jest rzucany na wielu pozycjach. Tak, i to zresztą w tym sezonie zdarzało się, że grał nawet na boku. Tam, kiedy brakowało kogoś, powiedzmy, to chyba był mecz Coppa Italia, teraz już nie chcę pomylić, to zagrał w ogóle na jeszcze innej pozycji, bardziej na wahadle, więc no akurat tutaj, jeśli chodzi o ten wczorajszy występ, to zdarzają się czasem mu takie występy, może nie, żeby zawalić dwie bramki, ale gdzieś tam przy jakimś golu macza palce. Natomiast chyba najgorszy występ w tym sezonie, jeśli chodzi o Kiwiora, to zdecydowanie. Widzisz, bo tu Alanek pisze, że ten blondynek w bordowym sweterku chyba nie lubi Kiwiego, bo widzę, jak już któryś raz po nim jedzie. Po nim jadę, ale widzisz, a ja zawsze Kiwiora chwalę. Wpiszcie sobie Guziak Alanek, Kiwior. No, Guziak Alanek. Kiwior sobie wpisz w Google. Ale czego to się można czasami dowiedzieć z internetu? Ale... Że na przykład ktoś nie lubi Kiwiora. Kto by pomyślał, że Dominik Guziak może nie lubić Kiwiora, nie? A ja bardzo go cenię. Marcin się odezwałeś, bo Szytom pisał, że robisz za paprotkę, także też cię uruchomiłem. Cieszę się, że... Czekamy na La Liga po prostu. Tak, czekamy na La Liga. Każdy ma tutaj swoje dzisiaj okienko, a ja staram się moderować te dyskusje. Czat widzę też tutaj w temacie Kiwiora. Andy Krzyk, Kiwior powinien zostać na pół roku albo podpisać z kimś kontrakt, ale nie ruszać się ze Specji, także tutaj nasz widz popiera twoje słowa. Reca? Coś tu możemy powiedzieć o tym w ogóle występie? Czy w ogóle to, że on się pojawia w składzie i gra i jest zdrowy, to już jest dla polskiego kibica taki argument, oho, jest w miarę dobrze. No, czyli jest jakby konstans. No chyba tutaj jakby Ameryki nie odkryjemy. No tutaj nic się w jego przypadku nie zmienia. Chyba ciekawiej może być z Drągowskim, kiedy wróci do bramki. To znaczy inaczej. Sytuacja z bramkarzami w Specji jest taka, że tam już modlą się, kiedy ten Drągowski wróci, bo... Jakie są perspektywy? Coś tam mówi? No, kiedy doznał kontuzji i tam okazało się, że nie złamanie, tylko stopa wypadła ze stawu, że to wszystko jakby udało się szybko w miarę poskładać i ta przerwa miała wynosić tam 2 miesiące chyba z groszami, więc on styczeń, luty, max wróci, ale sytuacja jest o tyle trudna, że Jeroen Zuut, czyli bramkarz numer 2, doznał kontuzji w tym wczorajszym spotkaniu bardzo szybko, Pedar Zovko wszedł do bramki, czyli bramkarz numer 3 i parę interwencji niezłych miał. Tam jedną sytuację wybronił, ale przy golu jednym przynajmniej mógł się zachować lepiej, więc a Mokranio się mówiło, że spróbują go jakoś wypożyczyć szybko. On jest rezerwowym w Moncy, ale kiedy Drągowski wróci do bramki, to myślę, że też wiele problemów Specji, szczególnie ostatnio, które się przytrafiły, po prostu zniknie. No jest ogromny problem z bramkarzami akurat na Alberto Picco, więc tam już pewnie jakieś czary nad jego nogą. Żeby wstał. Tutaj Alanek 09, nie, to Andy Krzy. Wolę nie wpisywać Guziak Kiwior, bo nie wiadomo, co wyskoczy. Do sprawdzenia. Guziak Kiwior może wyskoczy jakiś link do meczyków, byłoby fajnie. Jeszcze w temacie pozostajemy, zaraz też tutaj chłopaków odpalimy, żeby się nie nudzili, bo chciałem temat Romy Bolonia, nie wiem, chyba, że oglądaliście to spotkanie. 1-0 AS Roma wygrywa z Bolonią, no i minuty Zalewskiego, ale z ławki, więc to też chyba nic nowego. Skorupski 4 strzały celne, 1 wpuszczony gol, Dominiku. Coś tu możesz powiedzieć na motywie? Bramka puszczona z karnego, tam miał jedną super sytuację wybronioną z Zaniolo, jeśli dobrze pamiętam. I gdyby nie Skorup, to Bolonia by to spotkanie przegrała wyżej. Natomiast inna sprawa, że Roma też stare problemy zeszłoroczne, czyli problemy z tworzeniem sytuacji, to może jeszcze, ta kreacja jeszcze istnieje, ale wykańczanie sytuacji. I tutaj cały czas jest ogromny problem Abraham, Belotti, problemy ze skutecznością napastników, skutecznością Zaniolo, który marnuje masę sytuacji. Skorupski zagrał po prostu standardowo dobry mecz, no przy karnym wiadomo, nie mógł, znaczy mógł obronić, ale ten karny był wykonany bardzo, bardzo solidnie. Co do Zalewskiego, to też to wejście jego z ławki. Tam już na ławce był Spinazzola w tym spotkaniu, a zaraz Roma będzie grała z Milanem, więc myślę, że to jest już takie szykowanie się pod właśnie to spotkanie z ekipą Stefano Piolego. Ale czy to znaczy, że będzie
mniej szans uważasz dla właśnie Zalewskiego? Obawiam się. Przy tym, co on ostatnio prezentuje, bo ta forma, bym powiedział, przedmundialowa, mundialowa, no to jest potwierdzenie tego, co było. Tak, że myślę, że jeżeli Spinazzola wróci i będzie w pełni zdrów i w dobrej przynajmniej formie, no to on będzie miał pierwszeństwo do gry w wyjściowym składzie. Zalewski raczej będzie tym zawodnikiem wchodzącym, tak mi się przynajmniej wydaje. I pewnie to się będzie utrzymywało przez pewien czas. No na razie ten styczeń jest dosyć trudny, bo i Roma też ma tam niezbyt łatwy terminarz, bo oprócz Milanu też będą mieli derby słońca z Napoli, więc to może uwarunkować dalszą część sezonu. No ale myślę, że no przed przerwą na Mistrzostwa Świata grywał częściej też w wyjściowym składzie Zalewski, ale to bardziej to też... To nie jest to za dobra informacja. Jeszcze był na ławce taki zawodnik Jordan Majchrzak. Tak. I właśnie widzę na czacie też były pytania o tego piłkarza. Tutaj mamy tweeta Przemysława Zycha, który no pracuje w Akademii Legii, bo to jest wychowanek no, warszawskiego zespołu. I tutaj, co to jest za piłkarz? Bo ja pierwszy raz w ogóle to nazwisko słyszę. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, czy źle, ale... 3 mecze w Primaverze raptem zagrał. To też w ogóle jest ciekawe. Od kiedy on jest tam? No jesienią. Czyli świeży temat. Tak, świeży temat, wypożyczenie z Legii. Chyba mogą go wykupić Rzymianie za, nie chcę teraz pomylić, 600 tysięcy euro, 700 mniej więcej. Akurat napastnik, no, dobre warunki fizyczne, 1,86 m. Z napastnikami, jak mówiłem, w Romie ich skutecznością jest w tym sezonie problem, więc ja myślę, że on dostanie swoją szansę, nie tylko będzie siedział na ławce. Natomiast też lista piłkarzy, którzy przez José Mourinho, tych młodych graczy, lista piłkarzy, którzy dostawali szansę gry, wykorzystywali ją, grając wcześniej w Primaverze. Ona jest dosyć długa, żeby nie pominąć nikogo. No Zalewski to oczywiście jest przykład taki... Realu Madryt zarzucano mu, że na młodych nie stawia, a później wyciąga jakieś kolejne karteczki, mówił na tego postawię, na tamtego postawię, tak więc to nie jest prawdziwa ta fama, która się za mną ciągnie. Tak, to prawda, bo znaczy może dla niektórych piłkarzy z konieczności, bo Zalewski to też z konieczności dla niego przekwalifikowanie na inną pozycję, ale to wypaliło, ale ta piłkarze jak Eduardo Bove przecież, Felix Afanadjian, akurat teraz wypożyczony z Romy, ale no też dostawał swoje szanse. Kto jeszcze z takich, no Tahirovic, który też miał okazję właśnie zadebiutować. Calafiori, akurat tutaj ta jego kariera tak dobrze w Romie się nie potoczyła. Christian Volpato, no to są takie przypadki, przykłady zawodników, którzy faktycznie przez José Mourinho byli, no dostawali szansę. To Roma tak robi, bo ja pamiętam na przykład sytuację, jak w Lechu był Wiktor Pleśnierowicz, który totalnie nie przekonywał, ale Roma go wzięła, bo go pamiętała z młodzieżowych reprezentacji Polski, gdzie był kapitanem, właśnie sprawdzić na pół roku do Primavery, jest okej. Okay. Dostajesz szansę może w jedynce czy do pierwszego składu, więc to nie jest nowa sprawa. Ale Maciek Nowak, ciekawe pytanie jeszcze w temacie i tutaj do was pytanie Radek i Marcin. Czy według was w przyszłości może lepiej wrócić w każdą trójkę obrońców i sprawdzić trio Kiwior, Wieteska, Dawidowicz, patrząc na to, że wszyscy grają całe mecze i raczej miejsca nie stracą? Widzielibyście takie trio? Jak na razie to jest wszystko pisanie patykiem po wodzie. No, nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę wyglądało. Czy byście to widzieli? Najlepiej, bo faktycznie... to nas świadczy. Czy się zajmujemy, mówić Dawid. No wczoraj tu się dobrze bawiliście, jak Roman Kołtoń. Tak, to prawda. To jest taki trochę okres, gdzie możemy pospekulować. Każdy z tych zawodników bez wątpienia, jeżeli będzie grał regularnie w swoim klubie, a każda liga, każdy z klubów gra w lidze z top 5, to po prostu nie mamy takiego luksusu, żeby z nich rezygnować. No niestety, taki mamy na dzisiaj klimat, że czołówka naszych stoperów to są zawodnicy z takich klubów jak Specja, Hellas Verona czy Clermont Foot. Nie musimy się obrażać na rzeczywistość. Nie mamy nikogo w lepszych klubach na ten moment. Jan Bednarek jest ławkowiczem w Aston Villa. Kamil Glik gra o utrzymanie w Serie B. Więc trzeba tych zawodników po prostu zapraszać i sprawdzać na treningach. No takie pewnie założenie będzie miał selekcjoner. Jeżeli będą zdrowi, to nie sądzę, żeby któregoś z nich pominął. A czy będziemy grać trójką czy czwórką, to się przekonamy, jak poznamy osobę selekcjonera. Jak zobaczymy jego pierwszy mecz. Szkoda Bartka Salamona, ponieważ swego czasu doznał kontuzji, a wiadomo było, że to mógłby być taki dobry przedstawiciel tego już starszego pokolenia z Ekstraklasy, który mógłby stanowić o sile obrony reprezentacji Polski, ale niestety nie udało się. Ciekawi też mnie termin ważności, mówiąc brzydko, Kamila Glika. Ile on jeszcze będzie mógł grać? On w tym roku skończy 35 lat, tak więc to już jest sporo. Też widzimy po jego sposobie poruszania się, że już ma wiele meczów w karierze w nogach, natomiast ja mam wrażenie, że jeszcze przez jakiś czas, może nawet do najbliższego Euro, to właśnie Kamil Glik będzie cały czas stanowił o sile, o mocy środka obrony reprezentacji Polski. Tak więc ci młodzi będą musieli może czekać tak jak swego czasu.
o książę Karol na to, aby objąć tron w Anglii. O, to długo by poczekał faktycznie. Ale Black Eyed tutaj raczej trio Kiwior, Salamon, Dawidowicz, więc też idzie w takie trio, ale to już za duża gdybologia, więc my wracamy na ziemię. Wróćmy do tego, co zrobił wczoraj Juventus Turyn. Szczęsny z kolejnym czystym kątem i Milik z golem. Się zastanawiam, czy zaraz nie będzie takiej sytuacji, że Polacy będą ciągnąć starą damę, bo tak jak Radek mi wysłał to zdjęcie, nowy rok, nie, nowy ja. Nie, czy to była jakaś sugestia do mnie, czy po prostu Darka Milika, ale... To było na tym zdjęciu. No właśnie on. Make Life Harder przerobili na Instagramie Arka Milika i potrzebowali nowy rok, nowy ja, czyli zaczął się nowy rok, Arek Milik zaczął strzelać. Piękne gole z trudnych sytuacji, chociaż on zazwyczaj z tych trudnych czuje się lepiej niż z takich łatwych, stuprocentowych, sytuacyjnych, kiedy trzeba dołożyć nogę kilka metrów od bramki. Ten strzał z bardzo daleka, od słupka, bardzo ładny i uratował 3 punkty dla Juventusu. Kolejne czyste konto, chociaż trochę VAR uratował też Wojtka Szczęsnego. No tam z Senegalem zapachniało pewnie. Tak, to prawda. No, to 7 z rzędu czyste konto, pomijając przerwę mundialową starej damy i 6 Szczęsnego. Tak, bo jedno Perin miał, tak. Nie jest na mundialu, tylko mu strzelali mistrzowie, wicemistrzowie świata. Chciałem powiedzieć a propos Milika, że to najlepsza polska lewa noga, ale jeszcze zastanawiam się, jak to jest z Zielińskim. O, panie. Z Redzą to nie, ale z Zielińskim, prawda, bo wiemy, że Piotrek jest tak naprawdę obunożny i ciężko powiedzieć, która noga jest lepsza. Natomiast jeżeli popatrzymy na piłkarza stricte lewonożnego, no to Milik to jest najlepsza lewa noga. No tak, no i to jakby i w Napoli pokazywał też. I rezerwowy w naszej reprezentacji. No tak, znaczy, gdyby był wczoraj pewnie Dusan Vlahović, to znając życie, on by mógł przynajmniej pretendować do uderzenia z rzutu wolnego, bo zdobywał bramki z rzutów wolnych w tym sezonie, ale ta piłka była bardzo dobra dla zawodnika, dla Arkadiusza Milika, bo pamiętam, teraz nie chcę pomylić, chyba było to spotkanie z Parmą kiedyś w Napoli, gdzie on też uderzył pod murem bardzo sprytnie, to było takie uderzenie może podobne do tego wczorajszego, akurat wczoraj też ustawienie muru jakby było bardzo no błędne, to ustawienie przez Karnesekiego swoich kolegów w murze nie zdało egzaminu, jeszcze miał tę piłkę na rękawicy Karnesekki, ale ostatecznie to wpadło od słupka, natomiast te stałe fragmenty, te rzuty wolne już Juventus też parę razy w tym sezonie ratowały, mecz z Romą choćby to w wykonaniu Vlahovicia, Milik już te rzuty wolne też w Napoli miał na naprawdę bardzo dobrym poziomie, bo sam mecz ten wczorajszy. Dominik, pozwolę się wtrącić, mamy tutaj informację od Mercato OM, mianowicie, że jakoby Juventus korzysta z opcji wykupu Arkadiusza Milika za kwotę 9 milionów euro, bonus 7 milionów plus 2. No. Chyba było przesądzone praktycznie. Chyba tak, poza tym no, ta cena też. No tak, no ta sama wpisana w kontrakt, patrząc na to, kto teraz gra w ataku Juventusie, że okazuje się, że naprawdę moim zdaniem tu Polacy zaczną ten wózek ciągnąć, no to jest promocja, szczerze mówiąc. No tak, no. Zawodnika z Ligi Włoskiej ogranego też pokazał się w Juventusie z dobrej strony. No oczywiście, jakby no teraz patrząc na ceny dziewiątek, a szczególnie takiej klasy jak Arkadiusz Milik, to jest absolutnie moim zdaniem promocja, więc tutaj Juventus no musi kłaść kasę na stół i tyle. Zresztą no, nie widzę innej opcji, na przykład takiej jak powrót Milika do Marsylii, bo tam już do zmian doszło na pozycji Milika i właściwie nie ma do czego. No, sam by nie chciał to. Sam by nie chciał też wracać. No, zresztą jakby on źle się tam czuł wtedy, kiedy to latem pojawiali się nowi napastnicy, nie wiem, Luis Javier Suarez choćby, którego już nie ma, wrócił do Hiszpanii, więc rzeczywiście nie ma tam po co wracać. A zawodnik tej klasy, zresztą myślę, że i tak łatwiej by mu się grało w tym spotkaniu, gdyby on miał jednak partnera z przodu, gdyby był Vlahović, gdyby Moise Kean może grał od samego początku, a tak miał trudne zadanie przez większość tego spotkania i w ogóle Juventus wczoraj grał ten mecz momentami, poza tymi sytuacjami, które Cremona miała, gdzie robiło się faktycznie gorąco, to było ciężkie spotkanie do oglądania. Juventus, trzeba im przyznać. Jednozeryzm znowu. Jednozeryzm i taki jednozeryzm, którym oni faktycznie kawałek po kawałku te straty do czołówki odrabiają. Styczeń znowu pokaże, czy to będzie pogoń za Napoli, czy po prostu próba usadowienia się w pierwszej czwórce, bo dla nich, dla ich budżetu, to jest no, pierwsza, absolutnie najważniejsza rzecz. Wejść do Ligi Mistrzów. Bez tego tam się zaczną naprawdę spore problemy. Trzeba będzie pewnie z paroma zawodnikami się pożegnać. No ale oni przepychają niektóre te spotkania. Tam nie ma wygranych w stylu. To się wtrącę, bo zapraszam was do uczestnictwa na czacie, bo czytamy to tutaj. Pisze i Szytom pisze właśnie, Juventus jest straszny. Powinni dostać w tym spotkaniu więcej szczęścia niż rozumu. Gyati nie powinien nawet w takim Cremonese grać.
niczego nim nie ujmując, a co dopiero w Juve. Black Eyed też zauważa, no panowie, 211 lajków, jadą skoki. 300, mówiliśmy 300 AP w górę, także spokojnie. Pani skoków tutaj na czacie. I Pio, 9 milionów za Arka to żart, ale wiadomo, że tu chodzi o formę transferu. Normalnie na rynku wart jest 35-40, tak pisze nasz widz. No nie wiem, czy aż tyle, ale no 9-10 milionów to jest cena naprawdę taka, no nie sprzedaż poświąteczna. Nie jest to na pewno majstersztyk Pablo Longori, który uchodzi za człowieka, który jest wielkim specjalistą w swoim fachu. Tutaj akurat do OM nie udało się dobrze Arka wkomponować. Być może sam Arek też się nie wkomponował, patrząc z jego perspektywy. No, uciekał wtedy, mam wrażenie, z tego Napoli, jak przychodził do OM. Byleby stamtąd się wyrwać, gdzie mu grać. Coś się pojawiło i potem już nie analizował, czy ma tam szansę na grę, czy nie. No. I początek miał dobry, zresztą patrząc na same liczby, może ktoś powie... Początek miał naprawdę świetny, dobre wejście od razu, przecież tam bramki padały. Może ktoś powie, że te statystyki były trochę momentami pompowane, a to jakimś meczem ze słabszym zespołem w Pucharze Francji, a to europejskimi pucharami, a to jakimś, nie wiem, spotkaniem z Angers, gdzie on tam miał hat-tricka, jeśli dobrze pamiętam, że z tą czołówką może stopem nie trafiał, że gdzieś tam... Brakuje mu tej regularności, że takim napastnikiem naprawdę światowej klasy, to brakuje mu regularności, żeby nie strzelać co 3-4 kolejki, tylko żeby strzelać przynajmniej co 2 kolejki. A w Marsylii był jeszcze konflikt z trenerem, tam po prostu nie było miłości, długo się mówiło, albo zostanie na Stade Velodrom San Paoli, albo Milik, a dzisiaj nie ma żadnego i też Marsylia jakoś sobie radzi. Właśnie Andy Flinston tu zauważa, Milik idealnie odnajduje się jako taki środkowy pomocnik ofensywny lub nawet na boku przeciwko Arabii zagrał super spotkanie, także nasi widzowie widzą go trochę niżej. Ale to też jest jakby ciekawa uwaga, bo jesienią też miał takie mecze, kiedy grał z Vlachowiciem właśnie od początku, gdzie on miał masę pracy niżej, schodził na własną połowę, próbował tę piłkę trochę przytrzymać, gdzieś być takim ogniwem łańcucha, który prowadził do Vlachowicia. Może nie w każdym meczu to wyglądało idealnie, choćby na San Siro z Milanem. No tam to działało słabo, ale też i Juventus zagrał ogółem jako zespół bardzo, bardzo słaby mecz. Natomiast no inaczej wygląda Milik, kiedy gra z kimś, a inaczej ciężej często ma niestety, kiedy gra jako zawodnik, powiedzmy, bez takiego wsparcia gdzieś napastnika obok siebie. Ale też on w innej roli przychodził do Juventusu początkowo. No miał być jednak, zastanawiano się w ogóle, czy jest sens, żeby kanibalizowali się wręcz Vlachowicz i Milik, czy to zadziała, kiedy oni będą grali razem. A działało moim zdaniem naprawdę, naprawdę dobrze, więc to inna rola też, w jakiej przychodził do Dominik, do kończąc ten magazyn Serie A tutaj w naszym International Level, chciałbym jeszcze zapytać was, ciebie też, między innymi o Napoli, Piotra Zielińskiego, bo wczoraj 65. minuta, pierwszy do boksu, tak można powiedzieć, z tego zespołu, ale czy on był w ogóle najgorszy w tym meczu, bo Spalletti po meczu tak trochę się przejechał po drużynie, że nie weszli na taki poziom wszyscy, ale no Zieliński jednak pierwszy do zmiany i to mnie też zastanawia. Czy to był też obraz takiego no Napoli, pierwsza porażka w ogóle i no chyba nikt nie zagrał na takim poziomie, do którego byśmy przyzwyczajeni. Przypominał się ten mecz z Romą, kiedy też słabo wyglądał Napoli, ale zwyciężyło bramka Osimhena 1-0 wczoraj, no to Inter taką większą terminację pokazała, Zieliński, więc tutaj oddaję ci głos i lecimy dalej. Jeśli mówimy o Napoli, to myślę, że w tym meczu to nie Napoli przegrało to spotkanie, tylko Inter wygrał, bo to jednak trzeba jakby oddać cześć Inzagiemu, Interowi, że oni naprawdę zneutralizowali. Wreszcie ktoś zneutralizował Napoli. Milan próbował na San Siro w tym sezonie. Prowadził przecież 1-0, przegrali ostatecznie 1-2. W pierwszej połowie wtedy no, nie istnieli. No okej, Kwaratskhelia wtedy grał dobrze, łapał kartki rywalom, co w drugiej połowie tam potem dało karnego, potem udało się strzelić na 2-1. W tym meczu wczorajszym Kwaratskhelia zamknięty do pudełka. Inter mógł wygrać wyżej, brakowało skuteczności z przodu. Słabo to wyglądało w defensywie. Rahmani wyglądał słabo w tym spotkaniu. Środek pola. Nie było takiej sytuacji, które w takich meczach właśnie... A też fajnie szedł Inter na Napoli, naprawdę. Tak. Z jednej strony grali bardzo agresywnie, ale z drugiej strony ich akcje ofensywne, takie dynamiczne, były piękne. Ta bramka, ta akcja, po której nie trafił Darmian na przykład i później w pierwszej połowie jeszcze sytuacja Lukaku, naprawdę takie klasyczne, bardzo efektowne, szybkie ataki. Dobrze się to oglądało. Tak, na pewno. Inter zagrał w bardzo, bardzo dobre spotkanie. Mogli je domknąć szybciej, gdyby nie... No też brak formy paru zawodników,
zawodników z przodu, Korea na przykład, ale zostawiając to, jeśli chodzi o samo Napoli, o Zielińskiego, no to nie było takiego momentu, mówiłeś o meczu z Romą, że tam też nie szło, ale pojawiła się piłka jedna na Osimhena, błąd Smolinga i taki moment geniuszu Osimhena sprawił, że oni wygrali. Tego w tym spotkaniu nie było. Faktycznie sam Zieliński wyglądał no słabo, nie ma co się oszukiwać, ale też nie był osamotniony w tym byciu słabym. Tak, linia pomocy grała słabo. W ogóle taki mecz, pierwsza połowa na polu, straszna. Bardzo słaba. Im zdarzały się oczywiście takie wyłączenia prądu w trakcie spotkań. Były mecze, w których oni, nie wiem, no mieli słabą pierwszą połowę, słabą końcówkę, gdzieś brakowało sił, ale byli w stanie zawsze jednak gdzieś tego decydującego gola strzelić, przycisnąć rywala albo utrzymać wysokie prowadzenie z pierwszej połowy. Kiedyś musiał nastąpić ten moment, że oni ten pierwszy mecz, no z Liverpoolem przegrali, ale to był mecz o nic. No. A tutaj no jedynie co, że no, Inter wygrywał od razu ten pierwszy mecz Napoli w styczniu, mistrzostwo, walka o Scudetto się otwiera ponownie. Robi się naprawdę ciekawie, bo przed Napoli jeszcze te trudne mecze dopiero będą. Tu zamykamy dopiero pierwszą. Ale ściągną Beresia, to pomistrza od razu. Ale gdyby tak Argentyna w jednym sezonie i Napoli zdobyły swoje wymarzone trofea, co to byłaby za konsumpcja zwycięstwa, taka jaka była w Argentynie, taka sama byłaby chyba właśnie u stóp Wezuwiusza. No to byłoby absolutne szaleństwo. Być w ogóle w Neapolu. By chyba wybuch wtedy. Prawdopodobnie i to nie jeden raz, codziennie by wybuchał. Być w ogóle w Neapolu, które świętuje Mistrzostwo Włoch, to jest jak oglądanie, wiecie, no komety Haleja to może nie, bo to chyba co 100 lat, ale warto coś takiego przeżyć. Jeżeli to się w tym sezonie wydarzy, to jeżeli ktoś nie mógł warto pojechać do Buenos, zobaczyć jak Argentyńczycy świętują, to można pojechać do Neapolu. Tak. Będzie mniej więcej to samo, nie będzie jakiejś wielkiej różnicy. Tak. Słuchajcie, pędzimy do Anglii, zamykamy temat włoski, bo dużo na niego poświęciliśmy. Jeszcze jest i tak temat Walukiewicza do omówienia, ale to najwyżej Samuel tutaj z gośćmi w następnych programach mówi, bo w sumie za dużo nie ma o czym mówić, bo 0 minut, ale z jednej strony pod kątem takich kandydatów. Tyle to o Jordanie Majszaku na razie. No ale Jordan Majszak to jest jakaś nowość na tej ławce. A co do Majszaka, to pamiętam, że Przemek Zych tłumaczył się, dlaczego on jakoś nie przebił się w Legii. Właśnie, bo to jest od razu taki. Miał konkurrencję, po prostu sporą konkurencję. Arła Barena? Złośliwy, patrz. Jechał z zachodu tutaj. Nie, chodziło o Szymona Włodarczyka, że to był chyba taki główny konkurent do tego, żeby grać, jeszcze parę innych nazwisk, tak więc kłopot bogactwa spowodował, że ten zawodnik Majszak nie mógł za bardzo przebić się w Legii Warszawa, ale jeszcze nie wykluczone, że wróci, że w barwach stołecznych zagra. Dlatego wolałbym, żeby jednak polscy piłkarze przebijali się przez polskie kluby niż przez zagraniczne, tym bardziej, że kwota 600 tysięcy euro, no to bym powiedział, za duża za młodego Polaka nie jest, bo potrafił nawet Arek Reca odchodzić za 4 miliony, co było dla mnie wtedy dużym zaskoczeniem. Panowie, Anglia, bo tutaj jednak to pożegnanie Mateusza Klicha, to tak widziałem, kibice potem pisali, że nie było takiej informacji, że chcieliby zostać na tym pożegnaniu, ale jak to, Marcin, odebrałeś, jak widziałeś ten filmik właśnie z pożegnania Mateusza Klicha, że Polak po 5,5 roku właśnie jest kolejną taką legendą no, dużego angielskiego klubu. Do tej pory chyba tylko Rady Majewski mógł powiedzieć o sobie, że jest legendą jakiegoś angielskiego klubu, że idąc na przykład po ulicach Nottingham jest rozpoznawany i gdy wchodzi do knajpy, to nie musi płacić. No jeszcze może Marcin Wasilewski, chociaż on bardziej chyba w Brukseli niż w Leicester, tak mi się wydaje. Natomiast taki piłkarz jak Mateusz Klich, podobnie jak Rady Majewski, będzie mógł przyjechać do Leeds, będzie poklepywany po plecach i jak będzie wchodził na jakąś kolejkę do baru, to zapewne za tę kolejkę nie będzie musiał płacić. Wiadomo, że to nie było celem jego kariery, że raczej celem było uznanie kibiców z nieco innej strony za to, co robił na boisku i faktycznie zrobił to w znakomity sposób. Pamiętamy, że ta kariera była na zakręcie, że ta kariera mocno wyhamowywała. Gdy patrzyłem na Mateusza Klicha, gdy z nim rozmawiałem jeszcze jak przyjeżdżał na kadrę, gdy miałem okazję patrzeć na wywiady z nim, no to widać było człowieka takiego sfrustrowanego, załamanego. Nie był zadowolony z tej niemieckiej przygody, z tego jak tam to wyglądało. Rozgrywał mecze w Regional Liga Südwest, czy jakoś tak, gdy był w Kaiserslautern. Widać było, że ta kariera utalentowanego zawodnika, który błyszczał w Krakowie, który był uznawany za jeden z najbardziej kreatywnych polskich talentów, zmierza do nikąd. To też był zawsze piłkarz, na którego tak czysto wizualnie miło się patrzyło, tak jak na Piotra Zielińskiego.
można było mówić coś złego o trenerach, że go nie lubili, że to, że tamto, ale on sam nie dawał chyba argumentów ku temu, aby pokazać, że jest w stanie wyskoczyć nieco wyżej niż tylko Liga Holenderska, w której chyba błyszczał najbardziej do pewnego momentu. Później jednak przyszło Leeds i tam stał się ulubieńcem kibiców, stał się zawodnikiem, którego Marcelo Bielsa odkrył na nowo. I tak mi się takie porównanie nasunęło. Otóż wiemy, że Marcelo Bielsa ostatnio zachwycał się Szymonem Żurkowskim, bo zobaczył w nim coś, czego może my nie widzimy. To samo było w przypadku Mateusza Klicha, tak więc być może są takie polskie diamenty, piłkarze, którzy w pewnym momencie swojej kariery wyhamowują, ale jest jakiś sposób na to, żeby ta kariera przyspieszyła. Tak więc tak było w przypadku Mateusza Klicha, dobrze się to skończyło, no i mam nadzieję, że tak będzie w przypadku Szymona Żurkowskiego. Zobaczmy jeszcze raz tą statystykę, która się pojawia na ekranie, a ja oddam naszemu specjaliście od Premier League głos. Przeczytam tylko 195 meczów w Leeds łącznie przez 5,5 roku, nie licząc tego półrocznego wypożyczenia do Utrechtu. 24 gole, 21 asyst, 82 spotkania w Premier League, 5 goli, 7 asyst. Radku, czy tobie też łezka się wokół zakręciła, jak to widziałaś? Oczywiście, że tak, i trochę żałuję, że nie zostaje Mateusz Klich w Leeds, bo ale jednak... długo się zastanawiano tą umową, więc też pewnie się wahał właśnie, przemyślał. Tak, tak, na pewno nie była łatwa decyzja. No, mówiliśmy o tym, że będziemy dzisiaj łączyć kontynenty i łączymy. Wiemy, że w sobotę Mateusz Klich z rodziną się przeprowadza za ocean, będzie grał w DC United, będzie grał choćby z Christianem Benteke, będzie miał za trenera Wayne'a Rooney'a, ale Wayne Rooney to jeszcze długo nie będzie ta klasa, co Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, który rzeczywiście potrafi dostrzec niezauważalne wcześniej u piłkarzy, po których byśmy się tego nie spodziewali. Za 1,5 miliona funtów przychodził Mateusz Klich z Holandii, z Twente, z Heide do Leeds i wtedy wielu kibiców zastanawiał się, kto to jest, on w ogóle może dać. I tak jak mówimy o Radku Majewskim, to wydaje mi się, że jednak Radek Majewski, choć na pewno szanowany na ulicach Nottingham, to nie ma takiej historii za sobą, jaką takiego wspaniałego sezonu albo dwóch, jakie mieli Marcin Wasilewski raz, człowiek, który nie tylko gryzł szklanki, ale też gryzł trawę na boisku i najpierw awans z Leicester, później Great Escape, czyli sezon 2014-15, kiedy cudem Leicester jeszcze za Nigela Pearsona dzięki fantastycznej serii wyników na sam koniec sezonu się utrzymało i na początku następnego sezonu Pearsona zastępuje Claudio Ranieri i Marcin Wasilewski jeszcze do tego absolutnie sensacyjnego mistrzostwa Anglii. Leicester w kolejnym sezonie swoje kilka meczów dołożył, już nie był tak ważnym elementem drużyny jak w poprzednim sezonie, ale jednak kilka spotkań zaliczył. Pamiętam, że kiedyś Przemek Herucki napisał do Wasyla SMS-a, czy w ogóle dostanie medal za mistrzostwo, bo on tam zagrał niezbyt wiele spotkań. On odpisał mu, mam to w dupie. Taka anegdotka. Cały Wasyl, absolutnie. I myślę, że podobnie do tematu podchodzi Mateusz Klich. O to cię Marcin zaprosił. Gdybym powiedział to zdanie. Wytnijcie to na Twitter. Okay, Mateusz, mam to w dupie, samo mam to w dupie. Działajcie. Mateusz Klich, słuchajcie, był, myślę, tak pół na pół tak samo ceniony za to, co dawał na boisku. To był absolutnie żołnierz taki number one u Marcelo Bielsy. Też Marcelo Bielsa gdzieś nadał mu taką nową jakość, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o wydolność fizyczną. Gdzieś w tekście The Athletic jego mama się wypowiadała, że Mateusz kiedyś zawsze potrzebował 2-3 dni, żeby dojść do siebie po treningach, do następnego meczu, a po treningach u Bielsy mówisz, że następnego dnia był gotów, wiesz, gdzie gotów do grania. Wiesz, gdzie zaczął u Magata w Wolfsburgu. Ale Bielsa umiał tych... Tam mu za bardzo chyba nie szło. Tak, ja pamiętam, jak odwiedziłem Mateusza Klicha, jeszcze pracując w Telewizji Polskiej, w połowie sezonu tego 2018-19, to był absolutnie kapitalny sezon Mateusza Klicha, on wtedy miał najlepsze liczby, jeżeli chodzi, strzelił 10 goli w tamtym sezonie, to on przecież strzelił pierwszego gola w erze Bielsy w Championship, kiedy Bielsa objął drużynę w meczu ze Stoke, Klich strzelił pierwszego gola, od tego ta piękna przygoda się zaczęła i byli już w drodze do tego. Tu mamy dyrektora sportowego. Tak, Wiktor Orta po wczorajszym meczu, który pucuje buty Mateuszowi Klichowi, no mówię, jeden z pierwszych transferów dla niego. Wiktora Orty, tak jest. I wtedy Mateusz Klich w tamtym sezonie zagrał wszystkie mecze, 46 meczów w Championship, niezwykle wymagającej lidze. Większość od początku do końca, nigdy nie wchodził z ławki, zawsze grał w pierwszym składzie. Zaliczył jeszcze 2 mecze w playoffach, bo wtedy przegrało Leeds z Derby County playoffy. Było niesamowicie blisko, praktycznie do końca sezonu było w pierwszej dwójce, a pierwsza dwójka w Championship daje awans, jak wiemy. Dopiero na ostatniej prostej spadło na trzecie miejsce i ostatecznie nie awansowało. To się udało sezon
sezon było, później, tak. Sezon później, wtedy też był kluczową postacią, wtedy zagrał nie 46, tylko 45 meczów, bo kiedy już mieli pewny awans i pewne wygranie tej ligi, Puchar za Mistrzostwo Championship, wtedy już sobie odpoczęli, wystawił Marcelo Bielsa w końcu pierwszy raz rezerwowych, a Mateusz Klich mógł po prostu popłynąć, mógł sprayem piękne graffiti zrobić pod Elland Road, któremu do dzisiaj kibice pamiętają. On jak przyjedzie, to nie tylko dostanie darmowe piwo, ale będzie też mógł się przejść, mówi, to jest moje graffiti Champions po awansie do Premier League, a po awansie do Premier League, pierwszy sezon, też dwa pierwsze mecze, identycznie jak na początku przygody w Championship, dwa gole. I naprawdę bardzo udany pierwszy sezon Beniaminka. Dziewiąte miejsce, to był najlepszy sezon 2020-2021. Najlepszy wynik Beniaminka, Leeds United, od 20 lat w ogóle jakiegokolwiek w Premier League. No ale drugi sezon ten Beniaminka, wiadomo jaki bywa, dużo trudniejszy, Marcelo Bielsa zwolniony, przychodzi Jesse Marsh, układa to po swojemu, znajduje nowych ludzi, ściąga dużo nowych piłkarzy, ale jak tak dzisiaj patrzę na opinię kibiców Leeds, to oni wcale by nie chcieli się pozbywać Mateusza Klicha. Choćby właśnie, we wczorajszym meczu z West Hamem. Wchodzi Klich i wchodzi Jack Harrison, obaj, którzy pamiętają tę całą drogę i obaj dużo dają. Harrison notuje asystę, gra bliżej lewej strony, tak jak za starych dobrych czasów, a Klich bliżej prawej i naprawdę robią fajny wiatr i naprawdę Leeds było o włos od wygrania tego meczu. To Łukasz Fabiański świetną interwencją w doliczonym czasie ratuje punkt dla West Hamu, który jest w mega kryzysie i jeszcze w zasadzie Fabiański uratował, przedłużył nieco posadę Davidowi Moyesowi, a Klich schodzi przy 2-2. Trzeci mecz rzędu, no, gra po 30 minut i zawsze coś daje wchodząc z ławki, więc to nie jest tak, że sam Jesse Marsh mówi, my obaj, kiedy szczerze z nim rozmawiam we dwóch, długo się zastanawialiśmy i obaj dzisiaj nie wiemy jeszcze, czy to jest dobra decyzja. Właśnie, ale przekonamy się tak naprawdę. Właśnie, Radek, dwie sprawy dorzucę i oddam ci tutaj znowu głos, bo tu mam tweeta Tomka Włodarczyka, który tę sprawę pilotuje. Mateusz Klich odchodzi z Leeds United, pisze Tomek Włodarczyk, po 4,5 roku spędzonych na Elland Road. Fantastyczna karta, żołnierz Marcelo Bielsy. Klich zagra w MLS. Kilka tygodni temu otrzymał bardzo dobrą propozycję z DC United. W końcu zdecydował się przyjąć kontrakt 2+1. Tam był jeszcze dopisek Wodara w kolejnym twecie, że też długo czekali. No to zdecydowanie się Mateusza. Jedna wypowiedź jeszcze Marsza i oddaję ci, Radek, głos w temacie. Dlaczego właśnie on odchodzi w takim razie? Marsz, mamy wystarczająco jakości sportowej, by sobie z tym poradzić. Trudniejsze będzie zastąpienie osobowości, Klicha, odwagi, brawury. Powiedziałem nawet drużynie, że każdy musi znaleźć w sobie Kliszego, by być gotowym do występu w każdym meczu. I może to jest właśnie ta geneza, że oni się martwią, czemu odchodzi. Ale dlaczego Klich odchodzi, twoim zdaniem, z Leeds United? Wiesz co, on tłumaczy w tym oficjalnym liście, zresztą bardzo ładnym, warto sobie przeczytać w mediach społecznościowych, który wystosował. Dziękuję tam wszystkim, przede wszystkim kibicom, bo kibice zawsze mówili, że on był jak kibic, który grał dla tego Leeds. On się po prostu tym jarał, że znalazł sobie takie miejsce dzięki Marcelo Bielsie i że może taką wspaniałą przygodę przeżywać, może grać regularnie w Premier League, bo tak przecież przez moment było. On był niesamowicie oddany temu klubowi tak pozaboiskowo. No, kibice kochali go za ten jego taki doskonały trolling. No, ja porozmawiałem trochę z dziennikarzami też z Leeds, którzy wspominają, że on po prostu zawsze umiał z uśmiechem na ustach wyprowadzać z równowagi kolejnych przeciwników. W tej długiej lidze Championship, gdzie Leeds to jest taki klub, którego nikt nie lubi na całej mapie piłkarskiej Anglii. Gdzie oni nie jadą, tam jest niesamowicie gorąca atmosfera, a Klich specjalizował się w tym, żeby tych rywali jeden po drugim wyprowadzać z równowagi. Kiedy była aferka, że Marcelo Bielsa wysłał szpiega na trening Derby County i kilkanaście klubów w Championship podpisało się pod petycją za karę dla Leeds, że nie wolno wysyłać szpiegów na obiekty treningowe, a później pojechali kibice Leeds na te obiekty treningowe i pokazali, słuchajcie, tu stoi siatka, tu można podejść, żeby popatrzeć, o co w ogóle wam chodzi, nie? To Klich później, grając Derby, bo to Frank Lampard wniósł ten protest, strzelił gola i pokazywał tak, nie? Udawał, słuchajcie, teraz mnie nie widać, bo pokazujemy Jesse'ego Marsza, ale widzimy te obrazki, udawał lornetkę Mateusz Klich, a tu widzimy obrazki po mistrzostwie Championship, czyli po tym awansie do Premier League. Koszulka The Damn United, nie musimy tłumaczyć, to cholerny Leeds United, nielubiane w całej Anglii. Król Leeds, gdzie tam jest też bardzo dużo Polaków, jest bardzo mocna ta polska diaspora i mieli takiego swojego reprezentanta, ten król Leeds, czyli Mateusz Klich, który po prostu jak tam poszalał po tym mistrzostwie, to naprawdę parę dni stał jego samochód pod ośrodkiem treningowym Leeds, bo on się nie nadawał, żeby kierować. Król mediów społecznościowych, swój chłop. Są takie obrazki, że czasami wyprowadzał rywali z równowagi. Wielka awantura na boisku, on podchodzi do gościa i go polewa jeszcze butelką wody, żeby go trochę schłodzić i nawet kartki za to nie dostawał. Odchodził gdzieś sobie zadowolony, umiał się tym bawić, doskonale się nabawił, naprawdę. A dlaczego odchodzi? Myślę, że po prostu fajna propozycja życia.
Trzeba by było sprawdzić też wiek jego dziecka, bo to są też takie kwestie jak przy przypadku Roberta Lewandowskiego. Podjął po prostu decyzję o tym. Miał kontrakt przecież jeszcze do 2024 roku, półtora roku kontraktu w Leeds. Leeds dogadało się z nim, że rozwiązują ten kontrakt. A, to on... taki deal jest. Tak, dokładnie. Więc to też było ciekawe. Miał jeszcze półtora roku kontraktu w Premier League. Po prostu chciał zaznać nowej przygody. Chciał pewnie po prostu pożyć w Stanach Zjednoczonych. Przenosi się do Waszyngtonu. Pewnie tak wspólnie z rodziną, z małżonką ustalili, że dokonują takiego ruchu i trzeba to uszanować. Mi przypomina jedna sytuacja, że też się raz oberwało chyba Mateuszowi Klichowi od kibiców, ale nie mogę sobie przypomnieć, w jakiej sprawie, co chyba na Twittera usunął. Teraz musiałbym to pogrzebać gdzieś w pamięci. Był taki moment, ale wrócił na Twittera. No tak. Wiesz, dzisiaj wszyscy się zachwycają, że legenda, że wspaniały, ale rzeczywiście miał takie gorsze momenty na przełomie późnego Sousy i wczesnego Marsza, że nie grał najlepiej i tam był jechany trochę. Jest taki słynny tweet Mateusza Klicha. Jest, nie wiem, czy na mnie nie zrzucą tego programu. Jak, Mateusz jakiś tam Bob, randomowy Bob, tam mocno jedzie po Klichu, a Klich ma trzy fuck you, kropka, Bob, kropka. To jest bardzo popularny wpis Mateusza Klicha, który też tak pokazuje trochę, jak on podchodził do tematu, ale w pewnym momencie go to przerosło i rzeczywiście tego Twittera usunął, ale wrócił jakiś czas temu. Jest powrotem. Pewnie jeszcze trochę potroluje. Jest powrotem. A my z Anglii właściwie, no jeszcze się nie przeniesiemy, bo dwa słowa chciałem powiedzieć o Aston Villa, Kasz Bednarek i Łukasz Fabiański, bo Łukasz Fabiański, no kolejny właściwie mecz z bagażem więcej niż jednego gola, więc może tutaj się zatrzymajmy nawet przy West Hamie. No właśnie, jeżeli jeszcze mówimy o tym, dlaczego Mateusz odchodzi, no to też pewnie dlatego, że jest coraz młodsza fala zawodników, którzy po prostu z drugiej linii Leeds go wypychają. Inaczej wygląda teraz ustawienie Leeds United. Za Bielsy to był jeden klasyczny defensywny pomocnik, Calvin Phillips, dzisiaj piłkarz Manchesteru City, albo Adam Forshaw, kiedy grali bardziej defensywnie, jeszcze pojawia się koło niego, i hasający wyżej, czy to Klich, czy Jack Harrison, czasami przesuwany ze skrzydła, czy Pablo Hernandez, też znany doskonale Marcinowi, też taka legenda, jeżeli chodzi o obcokrajowców, bez wątpienia Leeds United, a dzisiaj jednak ma takich dwóch bardziej defensywnych piłkarzy, czyli Marka Roque i Tylera Adamsa. Ich pozycja jest niepodważalna. Jesse Marsh i przed nimi Brendana Aronsona. I na każdego z nich bardzo mocno stawia, w każdego z nich wierzy, choć Aronson nie popisał się w meczu z West Hamem. Po jego stracie bramkę zdobył Gianluca Scamacca. No ale są też młodzi gniewni. Po pierwsze Crescencio Somerville, który mu 21 lat, któremu trochę zajęło, żeby się przebić do wyjściowej 11 Leeds, a po drugie Wilfried Nyonto, który wczoraj strzelił pierwszego gola w Premier League po bardzo ładnej akcji. Dwie podobne akcje Leeds środkiem się przedarli i naprawdę dobrze to wyglądało. Nyonto dynamiczny, bardzo szukający gry, szukający często strzałów. Świetny piłkarz. No i wczoraj z nimi mierzyli się zawodnicy West Ham United, troszeczkę tacy apatyczni. West Ham jest w głębokim kryzysie. Łukasz Fabiański już od dawna krytykowany też przez piłkarzy, przez kibiców, zrobili sobie z niego troszeczkę, tak mam wrażenie, kozła ofiarnego w mediach społecznościowych. A dzisiaj tak naprawdę, wczoraj tak naprawdę uratował ten punkt West Hamowi, tak jak mówiliśmy. Dwie dobre interwencje na Rodrigo Moreno. Rodrigo co prawda strzelił swojego 10 gola w tym sezonie, ale 11 i 12 nie strzelił. Najpierw taki strzał, powiedzmy w środek pewnie, gdyby uderzył przy słupku, to miałby problemy Łukasz Fabiański, ale to uderzenie głową już w ostatniej akcji meczu po rzucie rożnym, no to kapitalna, fenomenalna interwencja Łukasza Fabiańskiego. Naprawdę warto to zobaczyć. I pierwszy remis od dawna, bo wcześniej seria porażek West Hamu. West Ham jest naprawdę praktycznie na dnie. Z Arsenalem mi się kojarzy, gdzie Fabian trochę nie pomógł. Tak, tak. To było 3 kolejki temu. Tak. Radził tylko słówko, bo widzimy teraz planszę właśnie Anglia, Hiszpania. Tak to sobie zestawiliśmy. Matikasz 90 minut właśnie w meczu Aston Villa, Wilki. Łukasz Fabiański także 90 minut w meczu Leeds West Ham. Klisi 27 minut, bo wszedł w drugiej połowie Leeds West Ham. I to ostatnie 27 minut na tej planszy, można powiedzieć, w sekcji Anglia Mateusza Klicha. No Bednarek, Moder, no to tutaj bez zmian, chociaż na Modera czekamy, na Bednarka nie wiem, czy się doczekamy, czy tutaj faktycznie, bo Bednarek, jeśli może zmienić klub, to tylko na Southampton, bo tam grał, nie może zagrać w trzecim klubie. Włoda trochę o tym wspominał, że być może jest taka opcja i chociaż Southampton też szaruje pod nie chwilowo. I... Tak, to jest na ten moment najsłabsza absolutnie drużyna w Premier League, tylko 12 punktów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Wyglądają bardzo słabo, wczoraj też wyglądali dramatycznie w meczu z Nottingham Forest i mają tam duże problemy, bo nowy menedżer Nathan Jones stawia na grę trójką środkowych obrońców. Armel Belakoczap, jeden z podstawowych, ten półprawy, doznał wczoraj kontuzji. Został zmieniony przez Duje Caleteczara, Chorwata, który przeszedł się na środek, a ze środka przeniósł się Lianko na prawą stronę, ale każdy z nich to jest
też tykająca bomba. Mohamed Salisu to jest też zawodnik, który jest niepewny. Lianko wczoraj podarował gola Nottingham, tego gola, który w zasadzie zadecydował o trzech punktach. W drugiej połowie wchodzi Caleta Czar, czy Caleta Car, ja nigdy nie wiem. Caleta Car. Caleta Car. I też podaje piłkę dosłownie rywalom. Tak naprawdę mają teraz trzech zdrowych środkowych obrońców, a grają trójką. I ten Bednarek, jakby tam przyszedł, on nie jest słabszym obrońcą od Lianko. Z całym szacunkiem dla Brazylijczyka, który pojawił się nie wiadomo skąd. I w sumie jedynym jego atutem jest agresja i siła fizyczna, ale poza tym nie ma wiele do zaprezentowania. Dlatego wiemy, że odszedł Jan Bednarek głównie przez, no właśnie, bo przez to konflikt z Ralfem Hasenhüttlem. No ale taka też Bodara mówił, wiesz, że tutaj się nie czuł. Tak. No nie czuł się, bo już zrezygnował z niego menedżer. A on nie miał radości. Tak, tak. Przestali trochę nadawać na tych samych falach. Ale być może Nathan Jones porozmawia z tym piłkarzem, zaproponuje mu powrót z wypożyczenia. Widzę, że te ruchy są ostatnio w modzie w Premier League, to skracanie wypożyczeń. I być może będzie to dobre rozwiązanie dla obu stron. Tak mi się wydaje, że nie powinni się wcale na Bednarka obrażać Southampton. Jeżeli on chciałby, może im pomóc realnie. Jeżeli on chciałby tam wrócić i Nathan Jones będzie miał na niego pomysł, żeby wystawiać go albo na środku, albo na prawej stronie tej linii defensywnej, to myślę, że tak Bednarek, a obok niego Salisu i Bela Kochab, to może wyglądać lepiej niż z Caletą Carem albo Lianko. Dominik, a ciebie nie pytaliśmy jeszcze o Klicha. Masz jakieś wspomnienie właśnie z tym piłkarzem w kontekście jego odejścia? Czy odejścia, czy w ogóle całego jego pobytu w Anglii, wiecie, w tym momencie może my już tak tego nie doceniamy albo nie cenimy sobie piłkarzy, którzy jednak na Wyspach Brytyjskich, w zespole, który przeszedł drogę właśnie z Championship do Premier League i tam się utrzymał, był tak istotną postacią. No coś, co jeszcze też ładnych, no nie mówię ładnych parę lat temu, ale powiedzmy 5-6 lat temu, no raczej na nadmiar takich piłkarzy nie narzekaliśmy. Więc wydaje mi się, że w ogóle samo podsumowanie tego, co zrobił, ile grał, jak ważną postacią był w tym klubie. 82 mecze, panowie, w Premier League. To jest masa meczów, naprawdę. No w lidze, w której... Trzy sezony prawie. To są trzy sezony tak naprawdę. I wiecie, w lidze, do której poza bramkarzami tak naprawdę polscy piłkarze z pola przez lata mieli zamknięte drzwi. No trzeba było być Mateuszem Klichem, wejść, nie chcę powiedzieć bocznym wejściem, no ale tak to trzeba chyba uznać. Przez komin, przez te Championship do Premier League, żeby tam tyle występów rozegrać. Tyle meczów, takie statystyki nabić, więc no, pod tym względem ogromny szacunek za to, co zrobił w Leeds. No, wielu takich piłkarzy w ostatnich latach nie mieliśmy, choć może paru mogło tam jeszcze więcej do Anglii graczy z pola trafić, ale... Historia, gdzie Polak jest tak żegnany i tak jest ceniony, to zawsze może nasze kompleksy takie polskie wychodzą, tak, że gdzieś nas docenia ktoś za coś, co zrobiliśmy, ale naprawdę super to się oglądało i faktycznie szkoda, że nie powiadomiono kibiców o tym, że bo już zostali, że będzie taka sytuacja. Marcin, to niech nie wychodzą następnym razem, tylko niech oglądają do końca. Tak jak z filmem i napisami końcowymi, nie? Tak, nie, powiedzmy. Się dziwią. Jak na filmach w końcowych napisach jest jakiś Polak, to każdy robi. O, to tak samo można powiedzieć. Tak. Z Mateuszem Klichem. Ten Olek Krupa, ten polski aktor w Hollywood. Tak, tak. Z 90. Słuchajcie, tutaj jeszcze grafikę, więc zajrzymy tylko do Championship. Nie wiem, dlaczego Białkowski grał z Jagiellonią. Tylko może odnotujemy Matego Kasza, który zaliczył po raz pierwszy 90 minut u Unaia Emery'ego i pojawił się w wyjściowym składzie. I taka nietypowa koncepcja na mecz z Wolverhampton, bo wyszli na prawej stronie i Matty Cash i Ashley Young. Nie rozumiem tego. Tak, właśnie. I oni się troszkę mieszali. Głównie grał Young na obronie, a Matty Cash grał prawego pomocnika. Ale to się kompletnie nie sprawdziło. To był zupełnie nieudany eksperyment i po 45 minutach zdjęty został Ashley Young. Matty Cash wrócił na prawą obronę, a na bok pomocy wszedł Leon Bailey, cofnięty też niżej, bo pojawił się Filipe Coutinho i to już wyglądało lepiej, ale nadal nie jest w swojej najlepszej formie Matty Cash i to zdecydowanie. No, musi pracować cały czas nad jakością dośrodkowań, to na pewno. W ogóle próbuje ich bardzo z głębi. Jasne, że u Unaia Emery'ego, jeżeli dobrze kojarzę, to prawy obrońca zazwyczaj gra tak mniej ofensywnie niż lewy. To wczoraj było bardzo dobrze widać, bo Luka Dean, inaczej, to nie jest ustawienie, jak to się mówi, kiedy coś jest tak... Symetryczne? Symetryczne, właśnie, brawo, brakowało mi tego słowa. Lewa strona często jest bardziej ofensywna, jeżeli chodzi o bocznego obrońcę, niż prawa i to było widać wczoraj również. Matty Cash z jednej strony zaliczył fajny przechwyt przy bramce na 1-1 dla Aston Villa, z drugiej strony ośmieszył go Ryan Aitnuri w końcówce meczu i tam Emiliano Martinez
obronił strzał lewego obrońcy Wolverhampton, bo gdyby z tego padła bramka, to byłaby na konto jednak Matiego Casha. No nie jest w życiowej formie, na pewno ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach. Różnie to bywało z tymi bocznymi obrońcami u Unaia Emery'ego. W Villarrealu faktycznie ta lewa strona była bardziej ofensywna, natomiast w Sevilli chyba niekoniecznie, chyba prawa strona. Unai Emery w ogóle ma fetysz bocznych obrońców. Często bywało tak, że on zmieniał bocznych obrońców w trakcie meczu. Tak więc musiało być w klubie po dwóch dobrych bocznych obrońców na każdą pozycję, tak żeby można było ich zmienić w trakcie spotkania. To nie jest wcale częsty przypadek wśród trenerów, żeby właśnie na tej pozycji tak rotować. Natomiast Unai Emery często do tego się dopuszcza. Już nawet chyba w tym studiu opowiadałem kiedyś taką historię, że w Sevilli była nawet taka kultowa zmiana, że Koke schodził, czy też Koke wchodził na boisko, a schodził Mariano na prawej stronie defensywy, ten, który grał między innymi w Gironde de Bordeaux. I nawet kibice uszyli szaliki, że jest zmiana Koke za Mariano i te szaliki pokazywali w momencie, gdy ta zmiana była realizowana. Tak więc Unai Emery i boczni obrońcy to jest bardzo długa historia. Także zapowiada się, że możemy wiosną parę razy oglądać zmiany Matiego Casha na Ashleya Younga i wczoraj też zmieniony Luka Dean, lewy obrońca, na Augustinsona, ale to już mniejsza o to. Świetną sytuację miał Augustinson. Czy będziemy oglądać zmiany Bednarka, czy nie? No to też mnie bardziej ciekawi, ale to się nie zanosi, tu się nie zanosi. O tych, co 0 minut, za dużo nie powiem. Ja tylko przeczytam w Championship Christian Bielik 90 minut, żółta kartka w przegranym meczu Birmingham Middlesbrough 1-3, Helik 90 minut w meczu Huddersfield Luton przegranym i Bartosz Białkowski jedyny wygrany, można powiedzieć, ze wszystkich Polaków w Anglii w tej serii gier. 3-0, 90 minut z Millwall z Rotterdam, więc tu mamy raport, ale był też na tej grafice, co mieliśmy, Robert Lewandowski, bo dużo zamieszania się dzieje wokół tej sytuacji, bo Robert Lewandowski miał nie grać, nagle dzień przed meczem ze Spaniolem wchodzi do składu 90 minut, a nagle wypada w meczu z Pucharu Króla, bo ma odpoczywać, potem, że jednak jest zawieszony. Marcin, wytłumacz mi całą tę sytuację, bo ja się trochę pogubiłem. Myślę, że nasi widzowie też. Dominik mówił po wielokroć o włoskim chaosie. W Hiszpanii jest, można powiedzieć, tak samo. Też spory chaos. Sytuacja wyglądała w ogóle tak, patrząc na wszystko od początku, że Robert Lewandowski zobaczył dwie słuszne, moim zdaniem, żółte kartki w meczu z Osasuną. Za ten gest to była słuszna kartka. Nie. Ten gest był już po czerwonej kartce. Tak więc zobaczył dwie żółte kartki. A, to tak. W konsekwencji czerwoną. Zawieszenie było. Dwie słuszne żółte kartki. I schodząc z boiska jeszcze pokazał tak do Czawiego, że jak rozumiem sędzia Hilmanzano nosi ten nos wysoko. To już jest listopad, to już nie powinno być żadnych takich alergicznych historii. Tak więc akurat w te wersje na pleśnie wtedy, jak liście spadają, to można wiedzieć. No, może na to ma Robert Lewandowski uczulenie. Na pewno ma uczulenie na Hilmanzano, to już wiemy na pewno. Pokazał do Czawiego, że sędzia Hilmanzano, tak jak zresztą wielu sędziów w Hiszpanii, nosi nos wysoko. Później tłumaczył to Robert Lewandowski w ten sposób, że on pokazywał do Czawiego, iż on wyczuł nosem, że taka sytuacja może mieć miejsce, bo o tym rozmawiali na treningu. Sam klub... Lepszą wersję wymożył jakąś, nie wiem. No, jak to opowiadał, przy okazji jakiegoś wręczenia nagrody dla niego samego, no to... Dziwiłem się, że nie popadł w jakieś konwulsje ze śmiechu, ale mimo wszystko ładnie to wszystko ustał Robert Lewandowski. Dwie żółte kartki jak najbardziej słuszne, w konsekwencji czerwona. Później ten gest pokazujący, że sędzia wysoko nosi nos, może niepotrzebny, ale z drugiej strony to nie był żaden, moim zdaniem, gest obraźliwy, ofensywny. No po prostu pokazał, że ale zarozumialec. Ale w Hiszpanii to nie jest inaczej. Ale w Hiszpanii, są przewrażliwieni. Są przewrażliwieni na tym punkcie. Zresztą w tym sezonie o 23% wzrosła liczba kartek pokazywanych ławkom rezerwowych. Tak więc na celownik są wzięci nie tylko piłkarze, ale też ławki rezerwowych, wszyscy wokół, tak żeby sędziowie hiszpańscy mogli gospodarować tymi kartkami. No i później było zawieszenie na 3 mecze. Czyli 1+2. Później Barcelona odwoływała się w dwóch miejscach. Właśnie, jak to w ostateczności odwołała się jeszcze do sądu cywilnego, czyli sądu, który nie jest stricte związany ze sportem. I wówczas ten sąd uchylił tę karę na jakiś czas i w związku z tym Robert Lewandowski mógł zagrać z Espaniolem. Dlaczego sąd może jakby
No nie, poszli tutaj drogą cywilną. PZPN coś stwierdził, ja idę z tym do sądu i w sumie sąd mówi, że PZPN się to uchyla, ale później i tak ta kara, oni chyba nawet o tym wiedzieli, jest nieuchronna, tak więc po prostu przesunęli tylko tę karę w czasie i Robert Lewandowski i tak nie zagra w najważniejszym meczu, który był obejmowany tym okresem kary, czyli w meczu z Atletico Madryt. To jest najbardziej wymagający rywal, nawet biorąc pod uwagę to, że drużyna Simone nie znajduje się w najwyższej formie. Natomiast będą grali w Madrycie, tak więc różnie się to może potoczyć. Teraz jeszcze Barcelona miała okazję, aby się odwołać od tego, co się wydarzyło, ale postanowili, że już nie ma sensu walczyć z wiatrakami, bo nie ma sensu przesuwać tej kary w czasie, tak żeby Robert Lewandowski już pewnie mógł zagrać w następnych spotkaniach po odbytej karze. Co ciekawe, w Barcelonie byli przekonani o tym, przynajmniej sam trener Xavi był przekonany, że Robert zagra z Atletico Madryt, dlatego nie był nawet powołany na mecz z Intercity. I tutaj wiele osób w Hiszpanii, widziałem takie głosy, nie wykazało zrozumienia wobec tej decyzji Xaviego, ponieważ to wszystko jeszcze nie było pewne, ponieważ zawsze taki Robert Lewandowski chociażby na ławce rezerwowych może się przydać i jak się okazało, mógłby się przydać tak, żeby sprawę w meczu z Intercity załatwić nieco szybciej. Tak się jednak nie stało i Barcelona musiała grać dogrywkę, aby awansować do kolejnej rundy. Prawda jest oczywiście też taka, że Barca i z Intercity, a także z Gironą oraz z kolejnym zespołem oprócz Atletico Madryt powinna sobie poradzi bez problemów. Natomiast zawsze Robert Lewandowski może być zawodnikiem przydatnym w różnych okolicznościach, bo wiemy, że w tym sezonie w Barcelonie czasami w niektórych meczach bywa ciężko, jeżeli chodzi o regularność, strzelanie goli, pewność w defensywie, ogólnie jeżeli chodzi o cały obraz spotkania. Konkluzja z tego jest taka, że Barcelona po prostu odroczyła karę dla Roberta Lewandowskiego w czasie. Grali na czas, myśląc, że w ostateczności któryś z organów zmięknie, ale tak naprawdę jedyne co zyskali to jest to, że Robert Lewandowski mógł zagrać z Espaniolem i w jakim stopniu to się przyczyniło do tego, że ten mecz zremisowali, ponieważ Robert Lewandowski wykazał się asystą w tamtym spotkaniu. Poza tym powstało duże zamieszanie, powstał też niesmak, że zawodnik, który zobaczył dwie żółte kartki, w konsekwencji czerwoną, zagrał w następnym meczu i miejmy nadzieję, że to w jakimś stopniu będzie nauczka dla wszystkich na przyszłość, że decyzja Komitetu Rozgrywek i ewentualnie tych, którzy apelują, będzie ostateczna. I tak chyba ma być w ogóle od tego roku kalendarzowego, tak więc Barcelona rzutem na taśmę wykorzystała to prawo, które do tej pory obowiązywało. Barca szukała po prostu kolejnej dźwigni, tym razem nie, faktycznie, nie finansowej. No ale i nie, no jakby wiesz, sąd uchylił. Słuchaj, chcieli po prostu przesunąć to zawieszenie, chcieli uchronić się od porażki ze Espaniolem, to im się udało. Lewy chciał się z Laosem spotkać po prostu, zobaczyć. Tak jest, tak jest. Wydam jakieś karty. W ogóle absurdem jest to, że Lewy dostał zawieszenie na te dodatkowe dwa mecze. Rozumiem dwie żółte kartki, czerwona i zawieszenie na następne spotkanie, ale ten gest, który pokazywałem dzisiaj, to nie jest gest ofensywny i pokazuje, że ta sytuacja pokazuje, że niestety, ale w Hiszpanii nie wszyscy mają po kolei w głowie. I to, jak sędziowie w ogóle prowadzą czasami mecze i to, jak to jest wszystko rozpatrywane, jeżeli chodzi o wszelkie komitety, też nie funkcjonuje najlepiej. Tak więc sędziowanie w Hiszpanii i na boisku, i poza boiskiem nie odbywa się tak, jak powinno. W ogóle też skandalem jest to, że ta decyzja była tak długo odwlekana w czasie, że właśnie, tak naprawdę 30 dopiero. Tam po drodze, tak, bo oni się nie mogli zebrać na początku. Tak? W sensie to było przekładane, bo komisja, tak to nazwijmy, tak, po prostu się w piątki zbiera jeszcze i że teraz jest święto Trzech Króli jeszcze. Ale było dużo czasu, tak jak Dawid powiedział, od Mundialu i te sprawy można było załatwić o wiele szybciej. I rozumiem oburzenie Espaniolu tym, że zawodnik, który jest zawieszony za dwie żółte kartki, nagle może zagrać się przeciwko nim. I to zawodnik nie byle jaki, nie jakiś tam, nie wiem, rezerwowy Pablo Torre, tylko Robert Lewandowski. Ale nawet jeżeli byłby to Pablo Torre, to sytuacja tego typu nie powinna mieć miejsca. To pokazuje, że pewne schematy w Hiszpanii do tej pory nie były dobrze ustawione i mogło to powodować chaos informacyjny i sportowy w lidze numer jeden, jeżeli chodzi o ten kraj. Tak więc nie, no, tutaj duży błąd i zamieszanie. Bałagan totalny. Nawet online mogli się przecież zebrać, no jeżeli to grono nie mogło się spotkać, bo nie wiem, tam chodziło po prostu o to, żeby oni... Albo komuś zależało, żeby się nie spotkali. A może. Czy Barcelona po prostu w ostatniej chyba chwili, jak dobrze wyczytałem,
zdecydowała się na tę drogę cywilną i ta droga cywilna spowodowała odroczenie tej kary na następny czas, czy też uchylenie wykonania tej kary. Ja tutaj Artur Kowalczyk pisze na czacie, że Barcelona gra wczoraj z PKP Intercity. Nie, to nie było PKP Intercity, bo trochę lepiej gra ta drużyna niż PKP Intercity, którą wczoraj Barcelona gra. Panowie, tutaj postawimy kropeczkę, bo jeszcze został na temat francuski, bo tam dałem dzisiaj przy tych grafikach kolory. Wszyscy na zielono, wszyscy, którzy grali, wygrali, bo czy nawet Mateusz Listrua wyszedł w pierwszym składzie, wygrał. No, Przemek Frankowski, ósemka w L'Équipe, trzeci raz jedenastka Ligi Francuskiej, pierwszy gol w ogóle Polaków, więc fantastyczna sprawa. Mateusz Wieteska jedzie na Lyon i po tym fatalnym meczu z Lille się podnosi, także tutaj, o, teraz widzimy Frankowski właśnie 90 minut, Wieteska 90 minut, Mateusz Lis 90 minut, nawet Łukasz Poręba dostał swoją minutę w meczu Lons PSG, piąty występ w tym sezonie, Adam Buksa bez minut, więc teraz proszę was, no to jeszcze przeczytam, tylko w Turcji Konrad Michalak, Konrad Karol Angielski grali w jednym meczu, w tym samym minucie nawet zeszli, a do Grecji sobie jeszcze zaraz przejdziemy. Panowie, Francja, to nie jest przeszłość, tym razem jak tutaj mówimy, bo tutaj mamy przyszłość, ewidentnie jak widzimy, bo no, tak się stałem, czy Frankowski jak dalej tak będzie grał, to już będzie podstawowym zawodnikiem naszej reprezentacji, bo on już pod koniec mundialu był, ale teraz taki wjazd tutaj no, w drużynie, która nas zachwyca, bo ty chyba, Radek, prowadziłeś poranek po tym meczu, czy mi się kojarzy, właśnie no, też tutaj się zachwycaliście nad trenerem Fesem? Tak. No to proszę, obrońca Leicester, ale byłeś blisko. Nieskuteczny. Oglądałem jego dwa swojaki ostatnio, tak, dlatego zapadło mi w głowę. No panowie, co z tym Frankowskim, co z tym Wieteską? Czy my teraz nie powinniśmy bacznie patrzeć właśnie na Ligę Francuską? No, jeśli chodzi tutaj o Franka, ambasadora, tak właśnie tak właśnie dobrałem w tym gronie. No, tak. Staram się przemycać czasem jeszcze te francuskie wątki, ale to rzeczywiście taki wątek naprawdę mocny. Jeden z meczów sezonu w ogóle we Francji. Tak był zapowiadany, tak został też oceniony. Cała otoczka wokół tego spotkania, mecze domowe Lens, to poza atmosferą jest także to, że z nimi się nie da wygrać. Wypełnienie stadionu. No, wypełnienie, tak. No w ogóle trybuna ultrasów nie za bramką, a wzdłuż boiska. O tak, to też jest, to dodaje kolorytu tym spotkaniom, ale też to, jak Lens gra u siebie. Oni nie stracili nawet punktu przed własną publicznością w tych rozgrywkach. Natomiast jeżeli już jakiś psztyczek do Lens, to, że to są piłkarze wielkich meczów, a natomiast albo wielkich drużyn, wielkich rywali z PSG, z Marsylią, z Monaco, super. Jedynie co tych punktów im trochę ucieka z rywalami trochę słabszymi. I może to jest właśnie dobra charakterystyka tej ekipy, tego jak Frankowski, ale jak Aydara, Sotoka, Openda radzą sobie właśnie w takich ale meczach. Fofana. Fofana, kosmos. Jego to Poręba właśnie za niego wszedł. Tak, no to przy takim Fofanie, no to rzeczywiście ciężko jest, no ciężko jest łapać minuty, nie ma co ukrywać. To chyba w tym meczu z Lorient, gdzie on debiutował, to wtedy Fofany właśnie nie było, ale Poręba i tak wtedy asystę zaliczył. Natomiast jak sobie przypomnimy w erze katarskiej PSG, te sezony, kiedy oni mistrzostwa nie zdobywali, czyli Montpellier, czyli Monaco i Lille ostatnio, to Lens ma pecha do jednej rzeczy, że PSG nie gra tak jak w tamtych sezonach właśnie, że oni nie mają takiego sezonu, gdzie tych punktów gubią więcej. Zaraz wróci Messi, Neymar i będzie po zabawie. Będzie myślę. Po zabawie, oczywiście, bo oczywiście tutaj ktoś powie, że PSG też daleki od takiego optymalnego składu, no bo fakt, no Neymar, no Messi przede wszystkim, bez Messiego nie ma PSG, nie ma gry w tym sezonie, że tych braków trochę było, ale jednak trzeba zagrać taki mecz, żeby nawet takie PSG pokonać i w takim stylu, bo PSG w tym spotkaniu nie należała się żadna bramka. Tego gola, właśnie, dziwny gol w ogóle. To jest właśnie rąk, dziwiłem się, że na warze to gdzieś, nie wiem, czy kamery nie mieli, czy co. Przedziwna ale sytuacja, no bo tam Brice Samba miał tę piłkę w rękawicach, nawet było chyba jedno. Tak, i po prostu wybił to trochę w biegu, napastnik, teraz mi padło z głowy. To był Ekitike wtedy, to Ekitike. Tak, tak, tak. I on to wybił, no było nawet ujęcie, że chyba jeszcze w rękę lekko, w dłoń kopnął Sambę. Dziwne, ale na szczęście to Lens w ogóle nie wybiło z rytmu. Oni dalej grali swoje. Frankowski, kolejne świetne spotkanie, nie tylko gol, ale też to, jak on choćby radził sobie, no na jego stronie był Hakimi. W pojedynkach z nim, chyba nawet raz go minął tak efektownie, gdzieś tam mu tunel zakładając, radził sobie kapitalnie. I może grać na dwóch skrzydłach. I grał tak naprawdę, bo w zeszłym sezonie, jak był Klos, to Frankowski grał na innym niż gra w tym momencie. Lewa, prawa strona dla niego to nie jest problem. Teraz na prawej. Więc nie no, w ogóle to, jak Francaise buduje sobie tych piłkarzy, to nie jest drużyna złożona z graczy, którzy
nie wiem, są gwiazdami, ale takimi, że kiedyś grali w superklubach. To jest zespół. To jest po prostu zespół przez duże Z. Tam Openda pewnie będzie taką gwiazdą w przyszłości, ale to też nie jest gracz, który zaczyna wszystkie mecze od początku. On często wchodzi z ławki, mówi mu Franquez, że okej, ja cię potrzebuję od 60 minuty. I nie ma tam strzelania fochów, że w meczu z Niceą on wchodzi po godzinie gry. No, wiceliderze też tabeli, bo tak się śmieliśmy, jakby Frankowski nie pojechał, to ale mam bogatą kadrę, że nie bierzemy ludzi z wiceliderem ligę, ale ja bym spojrzał ku zawodnika, który jest dla mnie oprócz Frankowskiego, bo tu nie ukrywam, że też jego menadżer Mariusz Mowlik mnie raz tam do pionu ustawił, że go tu nie wierzyłem, a to muszę posypać głowę popiołem, ale ma... Do tej pory wypowiadasz się o Frankowskim tylko pozytywnie. Nie, z menadżerem Mariusz Mowlik z menadżerem Pawła Tomczyka, który się zakopał w lidze rumuńskiej, więc tutaj może gorszy trochę wybór, to tak a propos Polaków za granicą, ale co do Wieteski, więc panowie, czy wy pamiętacie gościa, który jedzie z polskiej ligi, transferowany do ligi top 5 i w 17 meczach nie opuszcza ani minuty. I nie mogłem w ogóle sobie przypomnieć w głowie takiego piłkarza z takim wejściem do lig top 5, bo nawet jak się cieszyliśmy, że Moder wchodził i że to było bardzo szybko, a tu gość, znaczy wyjeżdża na Mundialu bez minuty, a tu bez opuszczonej minuty w lidze. Wyjeżdża z Polski, gra wszystko w lidze, no to chyba też byśmy minutowo na pewno tego nie spieli. Grał we wszystkich meczach Krzysztof Piątek, ale nie minutowo, no w takim wymiarze czasowym, prawda? I no szczególnie to był... Ale to też bywał, powiedzmy, gdzieś tam przed końcem. Zobacz, porównasz gościa, o którym po tym wejściu książki pisali, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Nie wiem, żeby testek ktoś książkę napisze, bo na razie po tym meczu z Lille, gdzie dwa gole w sumie zawalił, było średnio, ale z Lyonem już poszedł dużo do góry. Lepiej. To w ogóle to spotkanie z Lyonem, jakie Clermont zagrało, to był majstersztyk taktyczny, bo Lyon, no, oni takie mecze muszą wygrywać. Oni mają problemy w defensywie. Tracili ostatnio z Brestem dwa gole, w meczach towarzyskich trochę potracili, ale nie mieli problemów z jedną rzeczą, ze strzelaniem. Tam akurat Lacazette jest w super formie, jest za plecami tylko tak naprawdę Neymara i Messiego, jeśli chodzi o Neymara i Mbappé, jeśli chodzi o dorobek strzelecki. Paru innych piłkarzy też, no cztery gole z Brestem i to po takim meczu, gdzie oni mogli jeszcze coś spokojnie dołożyć. I przyjeżdża Clermont, które świetnie się broni, nie popełnia żadnych błędów w ustawieniu, żaden z obrońców. Pułapki offside'owe zakładane super, przesuwanie się super, blisko siebie formacje wtedy, kiedy oni się bronili. Wyprowadzają jedną, no nawet to nie była kontra, jedną sytuację mają w końcówce, w której robią karnego, wygrywają mecz 1-0. No to taki plan idealny dla trenera, który wie, że ma zespół, no który może zagrać tak jak z Lille parę dni wcześniej i rzeczywiście nie mieć kompletnie. Trenerem Clermont Foot jest Czesław Michniewicz? Tak. Może taki francuski Czesław Michniewicz? Plan Michniewiczowo brzmi. Tak? Ale dlatego wie, to jest Mundial. Na Mundial. No ale rzeczywiście takie Clermont, wiecie, oni zaczęli, to w ogóle to okienko transferowe, w którym przyszedł Wieteska, było pierwszym, w którym oni mogli po sprzedaży paru graczy, Bajo, Zedatki. Tak przyszedł na samym końcu okienka, to był właśnie taki transfer last minute za 1 200 000 euro. I za pieniądze, bo tam się nie płaciło praktycznie za piłkarzy, tam wolne transfery, okej, wypożyczenia, okej, ale gracze jacyś tam w Ligue 2 wyciągani z czwartej ligi, trzeciej. No nie wiem, czy Mariusz Piekarski to nie ma dobrych kontaktów jednak i to gdzieś on nie był takim czynnikiem, który jednak sprawił, że Wieteska tam trafił, ale jak widać to był świetny ruch menadżerski, bo no grać w ligach top 5 zespole, który no może, wydaje mi się, nie spadnie z ligi jednak, no to... Dziewiąte miejsce to raczej. No, wiesz jak to jest. Raczej nie spadnie. No, no to jest największe zaskoczenie. Tak jak mówiłem w podsumowaniu, już każdy może spać z tej ligi w kontekście, że nigdy nie powiem, że ktoś może nie spać. Panowie, już tutaj zamykamy temat Ligi Francuskiej, 17. kolejka, w której wszyscy Polacy wygrali, więc to duża sprawa, ale chciałbym poruszyć, podejść do tematu Tymoteusza Puchacza, do Grecji, no bo jednak, no nie wiem, jakoś ten zawodnik, nie wiem, czy ma takiego pecha, wchodzi, mnie to zaskoczyło, była mowa, że on wejdzie dopiero w meczu z Volos Pucharowym, bo teraz Panathinaikos gra w następnej kolejce z AEK-iem, Panathinaikos wygrał teraz z Lawadiokosem, AEK przegrał, właśnie Damian Szymański nie grał, był zawieszony za kartki, więc dobra sprawa dla tego, że teraz Panathinaikos ma 7 punktów przewagi nad AEK-iem nad tym spotkaniem, ale Puchacz wchodzi, dostaje 10 minut, wchodzi ze swojego konkurenta, którego ma tam grać, no i po 2 minutach strzela gola i chyba pechowo odwołany, bo ja tak oglądałem ten filmik, tam tak faulu, to nie widziałem, bo on wcześniej był przed tym filmikiem, nie? Jakby się interpretujecie do tej sytuacji Tymka Puchacza, zmienia klub, taka pozytywna atmosfera, no i znowu wejście, w sumie dobrze, że wszedł, ale jednak gol nieuznany.
Ty wybacz, ale nie dotarły do mnie nagrania z tego prestiżowego. A ja widziałem, ty wrzucałeś chyba, ty podawałeś gola, dalej. Gola widziałem, tak, gola widziałem, ale nie podajmy się oceny, czy był tam faul, czy nie, bo nie wiem. Ja nie widziałem tego faulu właśnie. Ja to wideo przeglądałem. To jest to, co ty podawałeś dalej na Twitterze, wrzucałeś, tak. No to ja też tam niczego nie widziałem. I rzeczywiście taka sytuacja dość pechowa, bo zmieniasz jakby kompletnie otoczenie. Liczysz na dobry start. Zresztą Panata w tym sezonie w Lidze Greckiej też radzi sobie super. Oni są liderem. No mówię, 7 To jest, wiecie, coś, co w ogóle w Panathinaikosie w ostatnich latach tam był problem. Bo gość mistrza Turcji zrobił, idzie po mistrza Grecji. No, najgorzej niby, nie? Jeszcze jakby tam szedł 10 Turcji lat temu. Miał całkiem niezłe wejście, trzeba przyznać. Tak, a tutaj też mógł mieć, wiecie, bo ta Panata przecież 10 lat temu to jeszcze byłoby okej, nie byłoby tak łatwo tam przejść 10-15, ale Panathinaikos jest po solidnym kryzysie, oni bywali w środku tabeli w ogóle Ligi Greckiej, sięgali, nie wiem, po piłkarzy, którzy powiedzmy gdzieś tam byli i tani i z nie takich lig. Odszedł Karlitos i zatrybiło. No właśnie, odszedł Karlitos i zatrybiło, prawda, ale... On tam na lewej stronie ma konkurencję, którą dosyć dobrze znam. Są to piłkarze, którzy grali w Primera División. Mowa o Ganei, Christian Ganea, Rumun oraz Huancar. Huancar to jest wychowanek... podstawowym. Tak, Huancar jest podstawowym, to jest wychowanek Realu Madryt. Grał w kategoriach młodzieżowych Realu Madryt z Alvaro Morato między innymi. Później już nie było tyle talentu, aby zagrać w pierwszym zespole, chociaż w pierwszym zespole zagrał za José Mourinho. Wszedł za Angela Di Maria chyba w meczu z Deportivo, jak dobrze pamiętam. Tak więc jakiś tam epizodzik w pierwszym zespole w sezonie 10-11 i owszem zaliczył w pierwszym sezonie José Mourinho na ławce rezerwowych królewskich. Zawodnik, którego pamiętam bardziej z Malagi oczywiście niż z Realu Madryt. Piłkarz solidny, dobry technicznie, ale też nie wybijający się jakoś specjalnie na tle ligi. Drugim piłkarzem jest Christian Ganea. To jest przypadek o wiele bardziej ciekawszy ze względów pozapiłkarskich. On jest zawodnikiem, który zagrał w Atletiku. Tak, to tak jak słuchacz. To jest Christian Ganea, to jest zawodnik, który zagrał w Atletiku. Ktoś się może zdziwić, dlaczego Rumun zagrał w Atletiku, który stawia na piłkarzy tylko i wyłącznie z kraju Basków. A żeby tutaj uściślić te filozofie, no to trzeba powiedzieć, że z kraju Basków, ale także na tych, którzy urodzili się w Nawarze, czyli bliżej Pampeluny, także na tych, którzy urodzili się w kraju Basków, ale po francuskiej stronie granicy. No i co ciekawe, też stawia na zawodników, którzy wychowywali się w baskijskich klubach, a rodzice Ganei przenieśli się do Hiszpanii, do kraju Basków, gdy on miał chyba 11 lat i on przez kilka lat trenował w miejscowym baskijskim klubie, co zezwoliło mu na to, aby zostać raptem 6. obcokrajowcem w historii Atletiku. Tak więc bardziej znany był z tego, że był wyjątkowym przypadkiem, jeżeli chodzi o Atletik, ale sportowo wielkiej kariery w Hiszpanii nie zrobił. Taką karierę, można powiedzieć, zrobił Juanfran, no bo rozegrał wiele meczów w Primera División, ale tak jak wielu Hiszpanów, poszedł do Grecji. Hiszpania to jest taki kraj, na który Grecy patrzą przychylnie, z wzajemnością i wielu Hiszpanów przewijało się przez Ligę Grecką, jak sprawdzałem swego czasu składy. Też teraz na przykład trenerem w Lidze Hiszpańskiej w Olimpii jakoś jest Michel, tak więc legenda Realu Madryt. Chyba też Manolo Jimenez pracował w Olympiakosie, był bardzo ceniony. No i oczywiście Ernesto Valverde też był trenerem Olympiakosu. Tak więc te hiszpańskie wątki są jak najbardziej na tamtym półwyspie obecne. Może gdyby Tymoteusz Puchacz przebił się do pierwszego składu Panathinaikosu i zaliczył tam dobrą rundę, to może zwrócił uwagę klubów hiszpańskich. No być może pójdzie w tę drugą stronę. Myślę gdzieś o dole tabeli. No co tu kryć? No wydaje mi się... Ale Segunda Division. Aha, okej, okay, aż tak. Nie, no dobra, kurczę, panowie, spokojnie. Sorry. Odbił się bardzo boleśnie od Unionu Berlin na ten moment i też to nie było tak, że on grał jakoś bardzo dużo w Trabzonsporze, warto to odnotować. Miał dobre wejście, ale później stracił, był zawieszony przez chwilę i stracił miejsce w składzie. Okej, okay, zdobył to mistrzostwo, może je sobie wpisać, ale on nie był ważną postacią. Fajne takie przygody bardziej, powiedział. No super, że przygody. Ma na pewno solidnego konkurenta woli w Panathinaikosie. Huancar to jest solidny piłkarz. Właśnie tak patrzę na tą rywalizację, to po coś go ściągali. No, mówisz o dwóch zawodnikach na lewą obronę. Ja też to sądowałem, no ale chyba Puchacz, jego menedżerowie ocenili, że Tymek jest w stanie wygrać te rywalizacje i ja nawet zaryzykuję, że rozegra więcej meczów w Panathinaikosie niż Jakub Wawrzyniak, który miał ich 13. Wiecie co, Huancar i Ganea mają kontrakty do 2024 roku i być może Tymoteusz Puchacz to jest taka inwestycja w przyszłość. Jest pisana klauzula wykupu, tylko 3 miliony euro. Analizowaliśmy to w oknie transferowym. No przez
przez ostatnie 10-11 lat z Panathinaikos tylko jeden taki zakup zrobił, to był Andrasz Sporar, teraz napastnik, który tam gra, czyli pół miliona. Ostatnie takie transfery to jest Djibril Cissé, 2009 rok, więc no to jest duża kwota jednak. Wiem, że może Niemcy... do negocjacji, zobaczymy. No to na pewno, bo te kwoty są. Wiadomo było, że Grecy chcą tą kwotę wpisać. Niemcy, dobra, to trójkę wpiszemy, tyle ile daliśmy z Lecha, to może odzyskamy, no. Ale zobaczymy, co to będzie. Na razie Puchacz takie optymistyczne wejście. No ale szkoda, że tego gola nie miał. Myślicie, że... Dobra, ostatnie pytanie. Puchacz odpali w Panathinaikosie, tak czy nie? No wcześnie. Chyba wcześniej. Ale pytam cię za wcześnie. No to nie, Dawid, no, ale czy nie będę ci teraz udawał, że ja znam sytuację Panathinaikosu, jego, wiesz, no, że oglądałem wszystkie mecze Panathinaikosu przez ostatnie, on się odbije przez ostatnie od... dwa lata. No nie oglądam Ligi Greckiej, odbił się od Ligi Niemieckiej, ale odbił się od czołowego klubu Ligi Niemieckiej, miał tam mocnych rywali, ale odbił się też, trzeba powiedzieć, bardzo boleśnie. No, jak patrzymy na tych trzech przyjaciół z boiska, którzy w podobnym czasie wyfrunęli z Lecha, czyli Modera, Jóźwiaka i Puchacza, no to wydaje się, że Moder jednak te papiery ma nie bardzo, bardzo dużo większe, o może tak, niż Jóźwiak, który się też na razie odbija nawet od Ligi MLS, i Tymoteusz Puchacz. Życzę mu tego, żeby grał regularnie, żeby też trafił na trenera, który na treningach zauważy jego wady, jego problemy i będzie w stanie, jak Marcelo Bielsa, rozwinąć tego piłkarza. Najlepsi są tacy trenerzy, którzy potrafią indywidualnie wyciskać dużo ze swoich piłkarzy, jak choćby, nie wiem, trener Racing Gulon, o którym mówimy. Jest kilkudziesięciu takich trenerów jeszcze w Europie, co najmniej. Fajnie, jakby takim kimś okazał się dla niego trener Panathinaikosu, żeby po prostu rozwinął się piłkarsko, bo ma jednak wiele braków, wiemy. Czy taka liga do rozwoju, bym powiedział, też pod kątem. Ale też trener dobry, bo kiedy Apoel Nicosia kiedyś dochodził do, to był ćwierćfinał Ligi Mistrzów, jeśli dobrze pamiętam, grali z Lyonem, tam trenerem był Iwan Jovanovich, to jest właśnie ta postać, trener Panaty, trener, który może trochę ostatnio spędził czasu w Al Nassr, tylko że to było parę lat temu, ale jakby po tym, co zrobił w Lidze Mistrzów z Apoelem, nie próbował swoich sił na zachodzie, takim typowym, tylko jakby spieniężał trochę swoją karierę. To już jest doświadczony szkoleniowiec, ale skoro był w stanie na Cyprze taki wynik wyciągnąć, to jeśli chodzi o cypryjską piłkę, to jest najlepszy wynik w historii, w Pucharze Europy. To ja tylko powiem a propos Cypru, bo właśnie dwóch Polaków gra, mianowicie Al-Shabab właśnie swój mecz rozgrywa, Grzegorz Krawek w pierwszym składzie, do przerwy 1-0 prowadzi jego zespół z Al-Wehdą, rozpoczęli 18:30 i gra także Mariusz Stępiński w barwach Arisu na Cyprze z Karmio Tissą, 0-0, 73 minuta. Teraz Dawid nas pyta, jak widzicie przyszłość Mariusza Stępińskiego? Tak. Się rozwinie. A my myśleliśmy z Dominikiem, że on się będzie bujał po klubach włoskich, a tu proszę właśnie, jednak. Jak się wydawało. A tu jednak. Lasu cały czas, także może wrócić. Ale panowie, no droga tutaj, Tomasza Kubisza przed nim. Słuchajcie, 355 lajków, więc pracownicy firmy Eleven, teraz porozmawiałem o skokach, a ja wam zadam jedno pytanie, oddam wam tu 2-3 minutki na temat tego, czy Granerud, czy Kubacki, kto wzniesie trofeum za konkurs czterech skoczni, panowie. No to... Mimo że Dawid Kubacki lubi skocznie w Bischofshofen, to raczej tutaj nie będzie wielkiej sensacji, ponieważ przewaga pomiędzy przewaga Graneruda nad Kubackim jest na tyle duża, że ciężko byłoby mówić o jakimś nagle wielkim zwrocie akcji. Raczej tutaj będzie rozstrzygnięcie na korzyść Norwega. Piękna rywalizacja. Rywalizacja być może dla niektórych zaskakująca, ponieważ niektórzy spodziewali się tego, że Granerud nie wytrzyma tego wszystkiego psychicznie, ale wytrzymał, pokazał, że jest w stanie rywalizować nawet na takim bardzo wysokim poziomie. Pokazał zwłaszcza ten drugi skok w Innsbrucku, że jest cały czas w dobrej formie, że jest w gazie i tego zwycięstwa po prostu nie odda. Na czacie sonda Granerud czy Kubacki? Głosujcie. No Granerud, my musimy Granerud, za Granerudem zagłosować. 23 punkty różnicy. Ekspertów słyszę, to... Kiedyś mieliśmy tutaj jakiś program i miałem trzech gości i wszyscy pytałem Mamet czy Pudzian. Wszyscy powiedzieli Pudzian, a ja powiedziałem Mamet. Brawo, Radek. Przed tą walką. Dzisiaj wszyscy mówicie Kubacki. Granerud. Kubacki? To ja powiem Piotr Żyła. Nie no, powiem Kubacki, a tak naprawdę szczerze panowie, wybaczcie i Polacy, rodacy, wybaczcie, ale zupełnie mnie to nie obchodzi. Zepsułeś wszystko, taka fajna atmosfera. Myśmy byli eksperci od skoku. Słuchajcie. Panowie, ale Dominik się jeszcze... A no właśnie, no to jakby mi nadzieję na odrabianie strat zabrał ten drugi skok na Bergi.
Gizel, Graneruda, bo jeszcze tam ta przewaga stopniała wtedy chyba do 12 punktów, bardzo mocno stopniała, no ale to jak odpalił w tym drugim skoku, ile punktów nadrobił. Znaczy fakt rzeczywiście, że po konkursie w Oberstdorfie wydawało się, że Granerud jest na tyle nierównym skoczkiem, że on gdzieś coś zgubi. Jeżeli przeszedł suchą stopą przez gapa, przeszedł przez ostatecznie Innsbruck, a tam wiemy, że wiatr ma bardzo duży wpływ. To jest skocznia może... Mimo, że najmniejsza, to najbardziej tak. podatna na wiatr. Tak, te wiatrołapy tam wiszące, siatki nie pomagają często w ogóle. Jedyne konkursy, które były w ostatnich latach odwoływane zupełnie przez wiatr, to były Innsbruck właśnie, te konkursy w turnieju czterech skoczni. Jak przez to przeszedł z taką przewagą, to mimo, że w Bischofshofen ta skocznia jest stosunkowo duża, co najmniej taka jak w Oberstdorfie, nawet może trochę większa, to 23 punkty. I mimo tego, że Dawid lubi te skocznie, tak jak powiedziałem, będzie niezwykle ciężko, żeby tutaj nastąpił jakiś zwrot akcji, czy też nieoczekiwana zmiana miejsc. Natomiast wiemy, że w skokach narciarskich, czego oczywiście nie życzymy Norwegowi, zdarzają się takie momenty, że może coś zawiać, może nie udać się skok, może wypiąć się narta przy lądowaniu. Może ktoś na przykład nie dopiąć kombinezonu, jak Piotr Żyła, co mu uszło płazem. Tak więc różne są jeszcze wyjścia historii, natomiast tak czysto sportowo tutaj większych szans dla Dawida Kubackiego na zwycięstwo w turnieju czterech skoczni Niewic. A to byłby trzeci Polak, tak, który by wygrał? No Małysz, Kubacki, Stoch. Oni już wygrywali, tak. No widzicie, no tutaj... Przy tych turniejach było dużo wygranych, bo Stoch oczywiście też powtarzał te sukcesy, ale... Inna sprawa, że mi się wydaje, że dla Kubackiego w tym sezonie takim celem, wiadomo, on już ma Mistrzostwo Świata na koncie, ma już turniej czterech skoczni, a nie ma Pucharu Świata. A jest liderem. A jest liderem, nigdy nawet nie stał na podium w tej klasyfikacji generalnej. I ta przewaga jest w miarę bezpieczna, ta przewaga powiedzmy trochę dryfuje między Laniszkiem, Granerudem, a nim, 40 w jedną, 40 w drugą punktów. Teraz też znowu nad Granerudem trochę punktów nadrobił w Pucharze Świata, ale myślę, że... No nikt ci nie powie, Kubacki nie powie ci, że to jest jego cel, bo są Mistrzostwa Świata w tym sezonie. Jest konkurs w końcu. Jest jeszcze konkurs w Bischofshofen, ale myślę, że tak długofalowo patrząc, to jeżeli zachowa taką formę, to jest to do zrobienia. Bo chciałby dołączyć do Stocha i Małysza po prostu, jako tych, którzy zdobywali Puchar Świata. Trzeci Polak, tak. Tak, na przykład tutaj. Wiedza ugruntowana, First pisze, meczyki, jakżeście mi zaimponowali za tą zmiankę o TCS. Także słuchajcie, do usług. Polecam. Umowa 300 lajków, będzie rozmowa o turnieju czterech skoczni. Więc była. Na czacie 134 głosy. Kto wygra? Granerud 59%, Kubacki 40%, więc myślę, że to była najdłuższa wzmianka o skokach w historii meczyków. A jak chcecie je więcej, dajcie łapkę w górę, to zaprosimy tych dwóch gości, zrobimy jakiś program o skokach z dziennikarzami, można powiedzieć, piłkarskimi. Dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się w przyszłości. Nieokreślonej? Tak, w nieokreślonej przyszłości. Miło było mi was gościć. Radosław Przybysz, dziękuję. Dominik Guziak, dzięki. Marcin Gazda. Dziękuję bardzo. Dawid Dobrasz miał przyjemność to poprowadzić. Do zobaczenia. Miłego weekendu, dłuższego. Cześć.